nas troszkę jest. Słuchajcie, kochani, zanim się przedstawię i zanim cokolwiek powiem, to chciałabym zacząć od technicznych spraw. Mam pytanie, czy mnie słychać, czy mnie widać? Słuchajcie, mnie powinno być widać, powinno mnie być słychać. Wy będziecie się komunikować ze mną za pomocą czatu, na którym możecie pisać do mnie. Więc prosiłabym dobrze o potwierdzenie, czy słyszycie i czy widzicie. Widzę, że Beata coś pisze, super, to znaczy, że jest jakaś reakcja. Beata, witam. Witam, słychać i widać. Fantastycznie. Ja mam takie pytanie, bo widzę trzy Beaty. Teraz zastanawiam się, czy to są Beaty w jednej osobie, czy to są faktycznie trzy Beaty. Czyli jedna Beata. Aniu, fajnie, witam cię serdecznie. Okej. Słuchajcie, Joanna, witam, bardzo się cieszę. Prawdopodobnie Beata, ponieważ widzę dwie Beaty, które na pewno siedzą przy komputerze i jedną Beatę na systemie Android, czyli jest to telefon albo tablet. Jeżeli Beatka to faktycznie jest twój, to rozumiesz, że również jesteś przy komputerze. Beata numer dwa, witam serdecznie. Super, fajnie. W takim razie widzę, że nie będzie problemów technicznych, ponieważ, no to może przepraszam, może jeszcze raz od początku. Witam Was serdecznie, witam Was Sylwia z miejscowości Tychy, a Was proszę przypomnijcie mi NUTS numer 17. Jakie to są rejony? Piotrkowski, to ja mam pytanie, czy ja się przypadkiem nie znam z którąś z Was? Jest takie prawdopodobieństwo. Beata nie, okej, okay, nie. Aha, okej, okay, dobrze. Ponieważ w Piotrkowskim miałam okazję prowadzić szkolenia również stacjonarne, dlatego tak pomyślałam, że być może kto wie. Ale, że tak powiem, wszystko przed nami. Fantastycznie. Słuchajcie, dziewczyny, witam Was serdecznie na webinarze przeznaczonym właśnie specjalnie dla Was. Webinarze w ramach projektu Zaprogramuj Przyszłość, który realizujecie albo właśnie skończyłyście z tym rokiem szkolnym realizować. Bądź jeszcze niektórzy będą w przyszłym roku również jeszcze kończyć realizację. Słuchajcie, dzisiejszą tematyką naszego spotkania jest Scratch, no i zabawa z klonowaniem. Czyli jak tu sobie pokombinować, żeby z jednej postaci zrobić kilka. Ale zanim przejdziemy do konkretnych warsztatów, to jeszcze na początku muszę kilka spraw organizacyjnych. Kochani, będziemy pracować od godziny 13:30 do godziny, ja sobie tutaj zapisałam, słuchajcie, żeby nie pomylić, do godziny 16:30 to będą 3 godziny zegarowe, mamy spotkanie typowo warsztatowe, czyli będziemy się zmagać z tym klonowaniem. Natomiast od 16:30 do 17:30 jestem do Waszej dyspozycji i w tym czasie możecie mnie pytać o różne rzeczy. Jeżeli tylko będę potrafiła udzielić odpowiedzi, to będę to robić. Możemy ewentualnie coś powtórzyć, możemy coś wspólnie wygenerować, jeżeli to klonowanie Was wciągnie. Więc
Tak to wygląda organizacyjnie, natomiast bardzo często pada pytanie, czy od tej 16.30, tą godzinkę, kiedy jestem do Waszej dyspozycji, a nie macie pytań, czy musicie być tutaj ze mną fizycznie w programie. No nie ma już takiego obowiązku. Jeżeli te 3 godziny wystarczająco wyczerpały jakby zainteresowanie tym tematem, no to potem fizycznie nie trzeba tutaj być, można się oddać swoim obowiązkom w sobotę, chociaż myślę, że tych obowiązków coraz mniej. Mam nadzieję, że rok szkolny u Was zakończony łagodnie, spokojnie i że obowiązki praktycznie już za Wami. Chociaż czasami się zdarza, że jeszcze w kolejnym tygodniu niektórzy wracają do pracy, może jakieś konferencje, spotkania. Beata jeszcze rada. Okej, okay. Ale to już tak na spokojnie będzie, prawda? Już tak, już bez takiej nerwówki, świadectwa, podziękowania i tak dalej. Dobrze, słuchajcie, kolejna. To już ramy czasowe mamy ogarnięte. Jeszcze może jedna rzecz. Podczas tych 3 godzin pracy zaproponuję Wam, słuchajcie, pewną przerwę techniczną. Takie 15 minut oddechu. No, myślę, że oddech mnie na pewno się przyda, być może Wam również. Nie planuję, o której godzinie, to wszystko zależy, jak nam pójdzie w programie, jak szybko nam pójdą testy. Czasami jednak wychodzi tak, że tak nas pochłonie praca, że czasami zapominamy o tej przerwie. No, zobaczymy, jak to będzie, ale zaplanujmy ją, że ona gdzieś się tam pojawi. W dzisiejszym klonowaniu zaczniemy sobie od uruchomienia programu. Przetestujemy, na jakiej zasadzie działa klonowanie krok po kroku, a potem zaproponuję Wam kilka efektownych projektów, które możecie z dzieciakami wykorzystać. Będą to dość krótkie projekty, czyli takie, które łatwo można zaimplementować z dzieciakami. No tak jak wiemy, one potrzebują krótkich projektów, takich, które są efektowne tu i teraz, nie lubią czekać, więc myślę, że takie projekty dzisiaj się pojawią. No dobra. To jeszcze tylko jedna sprawa techniczna. Ponieważ, tak jak powiedziałam, pracujemy warsztatowo, więc będziemy pracować w Scratchu. Widzę, że wszystkie osoby tutaj, które dołączyły do naszego spotkania, siedzą przed komputerem, dlatego nie będzie problemu uruchomić program Scratch. I teraz tak, spróbujmy uruchomić ten program, dobrze? Możemy to zrobić na 2 sposoby. Jeżeli ktoś ma zainstalowany offline, może go uruchomić z komputera. Jeżeli nie, to wystarczy otworzyć stronę. Ja już piszę adres. Już macie adres scratch.meet.edu, załadować stronę. Ja za chwilkę Wam pokażę, jak to dokładnie wygląda i będziecie widzieć mojego Scratcha i pracować razem ze mną. Ale zanim to zrobimy, to musimy go na spokojnie uruchomić. Ja się jeszcze teraz dziewczyny dopytam, bo to jest dla mnie bardzo ważne. Pytanie, czy Scratch, nie mówimy o juniorze, prawda? Czy Scratch, czyli ten dedykowany na komputer, jest Wam znany. Czy udało Wam się z dzieciakami zrobić jakieś projekty w Scratchu? Czy pojawiło się to tylko na szkoleniu i potem już nie daliście rady z dzieciakami? Proszę napiszcie mi, bo dla mnie to będzie ważne, w jakim tempie i jak pracować. Joanna, tylko na szkoleniu, dobrze. Dajcie mi jeszcze jakąś informację zwrotną. Oczywiście nie zapominajcie o czymś do picia, przepraszam. Okej, okay, Ania też. Beatka również. Jasne. Dziewczyny, nie tłumaczyć się absolutnie. Tylko na tablecie, czyli Beatka numer 2. To był Scratch Junior. Ja się do niego będę odwoływać. Myślę, że Scratcha Juniora większość z Wami przerobiła, więc będę się próbowała odwoływać, żeby Wam było łatwiej i żeby poznać tą analogię. Dobrze, słuchajcie, nie musicie się absolutnie z niczego tłumaczyć. Pamiętajcie, że nasz projekt Zaprogramuj Przyszłość to był projekt, który dawał Wam możliwości wykorzystywania bardzo
dużego, że tak powiem, obszaru do nauki programowania i kodowania. Mieliście różne pomoce dydaktyczne, ale też nikt nie wymagał, że wszystkie jesteście w stanie tutaj opanować. Tym bardziej, że ja to zawsze podkreślam, to co w jednej grupie się udaje, niekoniecznie musi się udać w drugiej grupie. Macie różne zespoły uczniów i tylko wy wiecie najlepiej, z którymi możecie sobie już na to pozwolić. No dobra, słuchajcie, to jeszcze, to ja już wiem, że będę robiła to krok po kroku, powolutku. Gdyby jednak trzeba było coś powtarzać, proszę piszcie. Ja się podczas naszej pracy będę cały czas, dziewczyny, śledzić tutaj wasz czat. Witam Dagmara. I jeżeli coś będzie za szybko, coś trzeba powtórzyć, pokazać któryś skrypt, to piszcie tutaj i dajcie mi takie informacje zwrotne. Jeżeli, słuchajcie, też pojawią się jakieś problemy techniczne, nie wiem jak u was pogoda, ale u nas dzisiaj od rana tak raz słońce, a raz przychodzi burza. Tutaj w zależności od tego, jakie macie łącze internetowe, mogą się gdzieś tam pojawiać też jakieś problemy techniczne. Poza tym pracujemy na komputerze. Właśnie, no, a komputer to tylko system. Niestety czasami zawodzi, więc czasami może coś się zacinać i zawieszać. Jeżeli tak się stanie, to też również napiszcie mi, jeżeli to będzie u was. Poczekam chwileczkę, jeżeli to u mnie, postaram się to resetować i rozwiązywać problem na bieżąco. Dobra. Okej, słuchajcie, to właściwie z tych pytań, które mnie interesowały, to myślę, że już prawie wiem wszystko. Dziewczyny, no to teraz pytanie, czy macie uruchomiony Scratch? Czy udało wam się uruchomić tam stronę? Ja wam zaraz ją pokażę. Dobra. I teraz, słuchajcie, czary mary, u mnie pokazałam wam w tym momencie mój pulpit. Czyli to, co widzicie na moim pulpicie, uruchomiony program, uruchomiona strona Scratch, może trochę inaczej wyglądać od waszej, ja już jestem na swoim koncie. Jeżeli wy nie pracowałyście, przypuszczam, że konta nie macie, ale spokojnie, nie musicie być. Dzisiaj wszystkie projekty będziecie sobie zapisywać na swoim komputerze, tak żeby mieć gotowe do pracy z uczniami na przyszły rok we wrześniu. Dajcie tylko znać, czy widzicie moją stronę Scratch, a ja za chwileczkę wam pokażę, super, jak zrobić, żebyście widziały jednocześnie to, co ja pokazuję i jednocześnie robiły to u siebie na stronce. Spróbujmy to zrobić. Powiem wam szczerze, że tą sztuczkę pokazali mi moi uczniowie. Ja nie do końca jestem przekonana, na jakich systemach ona funkcjonuje. Zaraz to sprawdzimy. Joanna, się tnie. U ciebie się tnie. Dobra, słuchajcie, jak będę miała informację, że się coś tnie, to ja sprawdzam u mnie parametry. Ja widzę, że u mnie są ok. To znaczy, że prawdopodobnie gdzieś tam na łączach albo właśnie jest to, Joanna, bardziej po twojej stronie. No tu nie jestem w stanie nic pomóc. Więc w takich sytuacjach postaram się mówić wolniej, tak żeby pewne słowa nie uciekały, ale tak naprawdę ważniejsze jest to, co się będzie działo na ekranie, czyli żeby widzieć. Tnie się bardzo, Beata, tak? Dobra. Weryfikujemy, tu jest OK. Tu jest OK. Tu jest na razie OK, dziewczyny. Gdyby się zacinało, nie jestem w stanie fizycznie tutaj nic zrobić, żeby było lepiej po waszej stronie. Jak będzie lepiej, dziewczyny, jeżeli jest to takie falowe i jak będzie lepiej, to dajcie znać, że już jest lepiej. Dobra, słuchajcie, teraz chciałabym, żebyście widzieli, tak jak powiedziałam, to co ja robię
i robili jednocześnie u siebie. Dlatego zrobimy takie małe czary-mary. Popatrzcie. Ja mam na swoim pulpicie teraz uruchomioną przeglądarkę internetową, w której jest uruchomiony program, uruchomiona strona Scratch. Na samej górze mam niebieski pasek, za który mogę chwycić i zobaczcie, mogę tym okienkiem ruszać. Sprawdźcie, czy u Was też tak funkcjonuje. Za pasek na górze. Mogę sobie to okienko przesuwać w dowolne miejsce. Czy też tak potraficie? Za ten paseczek kolorowy. Dobra. I teraz słuchajcie, robimy takie czary-mary. Popatrzcie, co ja robię. Chwytam za ten paseczek i obojętnie na którą stronę, lewą czy prawą, trzymając cały czas myszkę, przeciągam tak, jakbym chciała to okno schować, schowam i w pewnym momencie widzę, że już dalej nie mogę i pojawia mi się z tyłu taka mała rameczka, więc puszczam i zobaczcie, co się w tym momencie stało. Po mojej lewej stronie widać mój program, moją stronę Scratch. Widzicie? A teraz po drugiej stronie już mi coś uciekło. Po drugiej stronie, jak sobie tak samo zrobicie z moim okienkiem Click Meeting, tylko na drugą stronę, powinniście widzieć Click Meeting. I to się nazywa tak zwane współdzielenie ekranu. Przy okazji widzicie jeszcze takie małe zielone okienko. To jest moje okienko programu, z pomocą którego ja widzę, co piszecie. Więc ono musi być widoczne u Was. No, to nie jestem w stanie inaczej. Ale zobaczcie, że w tym momencie i Wy widzicie, że ja mam podzielony ekran dosłownie na połowę. Po jednej ze stron widać program, który się nazywa Click Meeting, a po drugiej stronie jest Scratch, w którym za chwilę będę działać w projekcie. I teraz dziewczyny, pytanie, czy udało Wam się tak zrobić? Można wprawdzie przełączać się między oknami, raz jedno, raz drugie, ale wtedy pewne rzeczy będą Wam uciekać, a tak będziecie widzieć wszystko. U Joanny działa. Beatka, czekam. Beata, próbujemy jeszcze raz. Spokojnie, ja poczekam, aż organizacyjnie spróbujemy dopracować, a potem polecimy z projektami. Beata, czy Twój system zwrócił jakiś komunikat, czy po prostu pokazać jeszcze raz, jak to się robi? Dajcie znać. Beata, jeszcze raz. Dobra, no to uwaga. Wracam do ustawień. Dobra. To teraz. Widzicie moją... widzicie mojego Scratcha, moją stronę. Chwytam sobie za pasek nowy na górze, dzięki któremu mogę przeciągać. Przeciągam w dowolną stronę, lewo albo prawo, ale nie puszczam myszki. Lecę tak mocno, słuchajcie, aż mi się już dalej nie da, a pod spodem widzę, że mi się taka rameczka pokazała, malutka, cieniutka, taka poświata. Puszczam. I ta strona załadowała mi się na połówkę. Teraz wystarczy, po drugiej stronie widzę to, co jeszcze mam uruchomione i właściwie wystarczy kliknąć na ten program i on się ładuje, że tak powiem, do tej drugiej części, na które ma miejsce i koniec. Słuchajcie, to czekam, jak tam, czy Wam się to udało, czy nie. Jeżeli w jakimś systemie to nie działa i nie jesteście w stanie tego zrobić, to będziemy po prostu przeklikać Beata. OK, jest, super.
Ania, u Ciebie nie da rady. Dobrze, Aniu, to w takim razie będziesz, albo jest jeszcze opcja zminimalizować Twoje okienka i je położyć koło siebie i no i w ten sposób może pracować. Też jest taka opcja. A jak nie? Ania tak ma. Dobra, fajnie. Dobrze, słuchajcie, ja sobie wyłączę to podwójne, bo jak Wy macie podwójne, jeśli moje widzicie podwójnie, to macie w ogóle trzy ekrany. A chcę, żebyście dobrze widzieli to, co się będzie działo w programie Scratch. Czyli ja w tym momencie już przeskakuję do programu Scratch. Jest. Dobrze, no to teraz widzimy sobie Scratcha. No i kochani, zaczynamy od początku. Tak jak powiedziałam, niektórzy mogą mieć konta na Scratchu i tam zapisywać swoje projekty, ale nie jest to wymagane. Możemy się bawić z dzieciakami bez żadnych kont, a zapisywać projekty na komputerze. No to zaczynamy, popatrzcie. Na górze, na tym niebieskim paseczku, koło napisu Scratch, jest słowo stwórz. Klikamy stwórz i od razu informacja, jeżeli komuś pojawi się informacja o wtyczce Flash, to proszę zezwólcie na nią. Jest wymagana. Gdyby się nie pojawiło, a pojawi się tylko taki puzel, to prawy klawisz myszy na ten puzel i tam będzie włącz. Asiu, co powtórzyć? Asia prosisz, żeby jeszcze raz, tylko nie wiem. Okej, dobra, to jeszcze raz, popatrzcie, jestem na stronie, tak? Już wracam na stronę. To jest ogólna strona Scratch i tutaj możecie sobie w ogóle szukać różne projekty, a mnie interesuje na górze, na niebieskim pasku, słowo stwórz. Tutaj na górze, stwórz. I po kliknięciu stwórz, powinna się załadować strona Scratcha. Na pewno kojarzycie ją ze szkolenia stacjonarnego. I zaraz tutaj będziemy robić konkretne projekty. Dajcie proszę znowu mi informację zwrotną. Asia, spokojnie. Asia, poczekam, aż dasz mi informację, czy jesteś w tym samym miejscu, co ja. Beatka jest, Beata 2 jest, super. Słuchajcie, proszę Was o wyrozumiałość i o cierpliwość. No każdy z nas siedzi w innym miejscu w Polsce. Macie różne systemy, macie różne łącza internetowe. Więc dzisiaj też ta pogoda nie rozpieszcza. Więc proszę Was troszkę o wyrozumiałość, jeżeli będziemy musieli na kogoś poczekać, dobrze? Super, dzięki. No są to jakby sprawy niezależne od nas. Asia, masz. Super, fantastycznie. Kochani, no to lecimy. W dzisiejszym temacie jest słowo klonowanie. O co chodzi w ogóle w tym klonowaniu? No, klonowanie to jest troszkę tak, jak ja się odwołam może do stemplowania, czyli robimy sobie stempelki i można powiedzieć, że robimy sobie klona jakiejś postaci, jakiegoś elementu. Dlaczego to jest ważne w Scratchu? Zobaczcie, w Scratchu tak w ogóle ja będę się starała jeszcze tak powolutku, jak od początku, bo skoro miałyście to na stacjonarnych, to pewne rzeczy pouciekały, więc, ale gdyby było za wolno i gdybym przymudzała, to proszę mówcie, ja się do Was będę dostosowywać. Słuchajcie, tutaj na tym białym polu, gdzie jest Scott, to jest pole, które się nazywa scena. Tutaj, gdzie się porusza mój kursor myszki. I to jest scena, na której będzie się działa reakcja, czyli to, co my zaprogramujemy. Po prawej
prawej stronie mojego ekranu to szare pole, na którym jest również mój mały programik, gdzie mogę czytać to, co piszecie. To jest pole, gdzie będziemy układać te skrypty, czyli budować bloczki. Trochę jak na macie czasami budowaliście bloczki lub... O, i tu się odwołam do Scratcha Juniora. W Scratchu Juniorze budowaliście schematy na dole, prawda? Pod sceną. A w Scratchu zbudujemy schematy po stronie prawej. No i jeszcze mam na dole takie jedno pole tutaj pod sceną. Popatrzcie w tym miejscu. I to jest takie miejsce, gdzie, jak tutaj głosi napis, są duszki, czyli postacie. My mamy jedną postać w tym naszym projekcie na chwilę obecną. I teraz, słuchajcie, gdyby nie było klonowania, a chcielibyśmy na przykład zrobić padający śnieg, który dzisiaj zrobimy, tak na ochłodę, chociaż dzisiaj nie trzeba się schładzać, ale może się przydać. No to teraz wyobraźcie sobie, że chcę, żeby tysiące płatków spadało mi z nieba, czyli z góry. No przecież nie jesteśmy w stanie dodać tysiąca duszków, bo byśmy to robili kolosalnie długo. Dlatego jest klonowanie, żeby z jednej postaci zrobić tysiąc klonów, czyli tysiąc takich stempelków i nie dodawać już więcej żadnego duszka. To nam w Scratchu ułatwia pracę. No dobra, no to ja teraz spróbujemy kroczek po kroczku zrozumieć, na czym polega to klonowanie. Na środku w Scratchu macie bloczki. One się różnią od juniora tym, że w juniorze mamy piktogramy, tu mamy opisane bloczki, ale na górze, zobaczcie, macie kategorie kolorystyczne. One są również tutaj opisane, ale bardzo są takie jakby odwołujące się troszkę do naszego juniora. W juniorze kolor niebieski, jak pamiętacie, to był ruch, czyli strzałka góra, dół, prawo, lewo między innymi. No i u nas ruch jest również kategorią niebieską. Wygląd był tam taki fioletowy, no i tu też mamy taki fioletowo-granatowy, lila, słuchajcie, ja zawsze mam problem z kolorami, przepraszam, poza tym każdy widzi może trochę inaczej, w zależności od tego, jaki ma monitor, jaki ma odbiór tych kolorów, prawda? No dobra, no to słuchajcie, gdzie znajdziemy to klonowanie? Wejdźmy sobie w kategorię kontrola. To jest taki pomarańczowy bloczek. To jest taki pomarańczowy bloczek. I teraz słuchajcie, interesują mnie na dole tylko trzy bloczki, popatrzcie. Co ja robię tak w ogóle, dla przypomnienia? Chwytam środeczek, przeciągam sobie na prawą stronę. Jeden, drugi i trzeci. Nie łączę tych bloczków, ja je powiększę, żebyście mogli dobrze je dostrzec i przy okazji pokazuję tutaj w prawym dolnym rogu plus i minus, popatrzcie. Plusik. I to czasami ułatwia pracę, jak pracujecie przy tablicy interaktywnej. Dzieciaki lepiej to widzą. Ok, i mam trzy bloczki. Z tymi trzema bloczkami spróbujemy się tu teraz pobawić. No zapewne wiecie to już z juniora, że jak bloczków nie połączymy do czegoś, one nie zadziałają. Więc niech one sobie tutaj na razie stoją na dole i my je za chwilę będziemy wykorzystywać. Kochani, pytanie techniczne. Jak tam łączę? Czy się tnie, rwie, czy jest w miarę ok? Tnie się, Basia. Ania mówi ok. Słuchajcie, to Maria jeszcze jest z nami. Witam serdecznie. Słuchajcie, to w takim razie robimy taki eksperyment. Ja wyłączam kamerę. W tej chwili mnie nie będziecie widzieć,
Ale czy mnie słyszycie? To jest najistotniejsze. Czy mnie słychać? Być może ta kamera też mi powoduje tutaj zacinanie. Słychać. Dajcie mi informację, czy słychać dobrze. Halo, czy słychać dobrze? Dajcie mi znać, czy słychać dobrze. Czy w momencie, kiedy wyłączyłam kamerę i mnie nie widać, ale czy słychać mnie dobrze? Halo, halo, ja cały czas do Was mówię. Świetnie, słuchajcie, jeżeli tak ma być lepiej, to musicie jakoś przeżyć, że nie będziecie mnie widać. Ja się przepraszam, uśmiecham się. I zrobimy sobie, dziewczyny, w takim razie tak, że na razie idziemy bez kamery. Najważniejsze jest, że widzicie Scratcha. Od czasu do czasu tylko będę się Wam gdzieś tam pokazywać, dobrze? Maria nie ma głosu, tak? Halo, halo, Maria, u mnie powinno być ok. Halo, halo, Maria. Halo, halo. Nie mam pojęcia, Maria, dlaczego u Ciebie. Spróbuj sobie zweryfikować ustawienia. Maria, dobrze. Maria informuje, że nie ma głosu, ale ja od Was mam informację, że jest, więc myślę, że damy radę. Dobra, słuchajcie, no to idziemy. Chciałabym zrobić taki proste klonowanie duszka. No to uwaga. Wchodzimy w kategorię zdarzenia. Zdarzenia to jest kategoria brązowa. I jak widzicie, te bloczki troszkę przypominają jak w Scratchu Juniorze. One mają taki zaokrągloną górę, dzięki czemu wiemy, że one stanowią początek. No to teraz uwaga. Najczęściej wykorzystywanym bloczkiem jest bloczek, kiedy kliknięto zieloną flagę. Gdzie jest ta zielona flaga? Słuchajcie, zobaczcie, nad sceną mamy zieloną flagę. O to chodzi. Czerwone kółeczko, czyli stop. No dobra, czyli kiedy kliknę zieloną flagę, chciałabym, żeby mój kod sklonował się dwa razy. No to wchodzimy, uwaga. Pod zdarzeniami jest kontrola. I tu mamy taki drugi bloczek, powtórz. Ile razy chcę sklonować? Dwa. No to chwytam z dołu bloczek sklonuj i zanim go tutaj włożę do środka, jeszcze rozwincie i zobaczcie, że ja mogę sklonować siebie, to znaczy siebie tego kota, bo ja jestem w kocie, ale równie dobrze będę mogła klonować inne postacie, które będą również w mojej grze, w mojej zabawie. Na razie mam tylko kota, więc zostawiam spokojnie sklonuj siebie. Wrzucam sobie tutaj do środeczka i teraz tak, jak nacisnę zieloną flagę, to dwukrotnie mój kod powinien być sklonowany. No to naciskam zieloną flagę, skrypt nawet zadziałał, bo widziałam, że jest podświetlony i pytanie, gdzie są klony? Dziewczyny, piszcie mi, gdzie są klony? Nie mam, mam tylko jednego kota. Ja będę Wam trochę zagadek dzisiaj dawać. Słuchajcie, dziewczyny, gdzie są klony? Czy macie, czy działacie razem ze mną? Jak tam wygląda sprawa? Czy ktoś wie, gdzie się schowały klony? No to uwaga, słuchajcie, spróbujmy chwycić myszką tego kota i go przesunąć. Uwaga, hop, o, jest. I następny, jest. I już więcej nic się nie schowało pod. Słuchajcie, dzięki temu sklonowaniu mam trzy postacie.
Jesteście tam? Jesteście tam? Działa? Czy jesteście, czy mnie słychać i działa? Halo, halo. Aniu, ale co się nie udało? Jeszcze raz, popatrz, ja mam prościutki skrypt tutaj. To jest ten skrypt. Trzeba uruchomić zieloną flagę tutaj w tym miejscu, a następnie poszukać tych klonów, czyli poprzesuwać koty, bo one się schowały jeden pod drugim. I teraz, dlaczego są trzy? To jest zagadka. No, są trzy, bo jeden kot to jest ten stempel, czyli ten oryginał, a dwa pozostałe są klony. I teraz, jak myślicie, jak można zweryfikować, który to oryginał? No, słuchajcie, wystarczy zatrzymać program, czyli czerwone kółko i zobaczcie, że zginęły dwa. Klony znikają. W momencie wyłączenia programu czerwonym kółkiem klony znikają automatycznie. Program przestaje działać, klonów nie ma. Okej, dobra, słuchajcie, pracujemy, jak zrobimy sobie pewną modyfikację tego, to ja Wam dam znać, kiedy będziemy zapisywać. To jest na razie dość mało, żeby zapisać. Na razie się tylko uczymy, jaka jest zasada klonowania. No dobra, no to zróbmy jeszcze coś takiego. Przesunę sobie tego kotka tutaj, to jest mój oryginał. I zróbmy sobie teraz tak. Kiedy kliknę zieloną flagę, tuż dwa razy sklonuj siebie, ale chciałabym, żeby moje klony były widoczne. No to potrzebuję taki oto bloczek. Kiedy zaczynam jako klon? I teraz tak. Klonuję dwa razy i kiedy zaczynam jako klon, chcę, żeby ten klon wyszedł spod mojego duszka. No aż skoro ma wyjść, to wchodzimy w ruch i tutaj mam pierwszy bloczek przesuń o 10 kroczków. 10 to jest bardzo mało na naszym ekranie. Spokojnie dajcie mu 50 kroków. Zaraz przy okazji zobaczycie, co to jest 50 kroczków. I na razie tylko tyle. Sklonuj dwa razy, a kiedy zaczniesz jako klon, przesuń o 50 kroków. Uruchamiamy zieloną flagę. I zobaczcie, co się dzieje. Spod mojego kota wyszedł drugi kot. I on jest klonem. Ale gdzie widać tego drugiego klona? No to znowu spróbujmy przesunąć. I zobaczcie, przesuwam. Jest ten klon pod spodem. Dlaczego tak się stało? Ponieważ mój oryginał stoi na miejscu, a te klony, oba klony, przesunęły się o 50 kroków i dalej jest jeden na drugim. No to spróbujmy teraz zmodyfikować to tak, że klony będą zostawać w miejscu, a mój kot się będzie ruszał. I teraz odwołuję się do bajek z naszego dzieciństwa. Nie wiem, dziewczyny, w jakim wieku jesteście. Być może tak młode, że nie kojarzycie. Słuchajcie, bajkę Reksio. W bajce Reksio, jak się zaczynała bajka, to tam szła taka taśma i zrobiły się takie stempeleczki. I jak to wyglądało? Że taśma się przesuwała, a ten stempelek bił, prawda? No to my troszkę... O, Beata, pamiętasz? No to fajnie. To fajnie, bo czuję się jakby na tym samym poziomie wiekowym. Dzięki. Słuchajcie, no to spróbujemy tak zrobić, żeby pokazywało się trochę jak na tej taśmie. I robimy pewną modyfikację. Uwaga! To nie klon się będzie przesuwał. Popatrzcie, co robię. Nie przesuwa się klon, ale przesuwam mam oryginał. I teraz zobaczcie. Przesuń 50 kroczków, wrzucam, popatrzcie gdzie, pod sklonuj siebie. Widzicie? Wciskam tutaj. Jak się robi taka podświata, to znaczy, że jak puszczę, ten bloczek tam skoczy. I teraz to będzie wyglądać tak. Kiedy zielona flaga klonuje pierwszy raz, przesuwam o 50 kroków,
klonuję drugi raz i przesuwam o 50 kroków. 50 jeszcze trochę nie była taką dobrą liczbą. Dajmy nawet 70, dziewczyny. 70. A to, kiedy zaczynam jako klon, zostawmy na razie, tu na razie nic nie dopinajmy. No i mając ten projekt, uwaga, zatrzymuję najpierw czerwonym kółkiem. Mój kod jest tak bardziej po lewej stronie ekranu, można go jeszcze przesunąć, bo on teraz się będzie poruszał, to jest oryginał. Uruchamiam zieloną flagę i zobaczcie, już mam trzy koty. Który jest oryginał? Ja go pokazuję, to jest ten. On idzie i stempluje i zatrzymał się na końcu. To jest ten oryginał. Jeżeli zatrzymam czerwonym kółkiem, zobaczcie, które znikają. No, tadam, to jest oryginał. Znowu przesunę, znowu uruchomię. Pytanie, dziewczyny, czy działa? Tnie głos. Sprawdzamy. Sieć jest ok. Mhm. Dobra. Beatka, już zestartuję jeszcze mój głosik. Halo, halo. Halo, halo. Dobrze, zrestartowałam go. Może ci pomoże. Zaczyna się Ania w programie, coś? Aniu, zaczyna się w Scratchu. Reszta niech nie zapisuje, bo jeszcze jeden bloczek dołożę, dopiero zapiszemy jako pierwszy test klonowania. Aha, dobra. No musimy sobie jakoś z tym poradzić. Mam nadzieję, że pokonamy burzę. Ok. Dziewczyny, dobrze, to dopinamy jeszcze jeden bloczek, żeby się dobrze przekonać, które są to klony. To ja tutaj wejdę, słuchajcie, w kategorię wygląd. Ona jest pod ruchem. I w kategorii wygląd mamy taki efekt. Zmień efekt kolor. Popatrzcie. On jest mniej więcej na środeczku. Zmień efekt kolor. Niech będzie o wartość 25. I teraz dopinam to jako do klona. Widzicie? I teraz projekt wygląda tak. Dwa razy mój kod zostawi po sobie klon, ale ten klon będzie zmieni swój kolor. To tylko po to, żeby widzieć, jaka jest różnica, który jest klon, a który jest oryginał. Zatrzymuję, przesuwam kotka, uruchamiam i proszę bardzo. Teraz ewidentnie widać, że zielone to klony, a pomarańczowy to oryginał. I teraz będziemy zapisywać nasz pierwszy projekt. On tak wygląda. To usuń tego klona tutaj, nie działa, nie znam na razie potrzebne. Możecie na razie go usunąć. Przypominam, jak się usuwa bloczki. Chwytam bloczek i przyciągam na środeczek. Puszczam, nie ma go. I teraz ten prosty projekt zapisujemy na swoim komputerze. Uwaga, na górze wybieram słowo plik i wybieram opcję pobierz na swój komputer. Pobierz na swój komputer. Po kliknięciu uruchamia się docelowe miejsce, gdzie chcecie zapisać. Jeżeli na razie nie macie żadnego folderu, to zapisujcie to chwilowo na pulpicie, a po warsztatach zrobicie sobie folder, jakieś miejsce i przeniesiecie to w to miejsce. Nazywać możecie to jak chcecie, tutaj jest nazwa, możecie napisać klonowanie 1 jako pierwszy projekt. I dajcie znać, czy projekt będzie zapisany. Jeżeli będzie zapisany, to próbujemy testować dalej.
A przy okazji pytam, czy to klonowanie jest dość jasne i zrozumiałe? Wszystko jasne, świetnie. Tu na razie chodzi o ideę klonowania, a za chwilę spróbujemy to sobie obudować pewnymi elementami, żeby efekt był wow. Beata zapisane, Beata 2 ok, czekam jeszcze na resztę, dajcie informacje, czy zapisane. Maria, jeden jest inny, ty. Mają być dwa zielone, jeden pomarańczowy. Zerknij proszę na skrypt i przeanalizuj, czy bloczki wszystkie są takie same. W sumie muszą być trzy, Maria. Czy widzisz trzy duchy? Duszki, no trzy koty, przepraszam, trzy koty. Duchy to może nie, jeszcze nie o tej porze. Okej. Czy dwa są zielone, a jeden pomarańczowy? Maria, jak tam z kolorami? Powiedz mi, jakie masz kolory, licząc oczywiście od lewej strony. Dwa pomarańczowy, jeden fioletowy. Okej. To teraz, Maria, zobacz i jeszcze raz pomacham tym. Zmień efekt kolor. Czy ten efekt kolor jest dopięty do bloczka, kiedy zaczynam jako klon? Bo jeżeli ty masz fioletowy jeden, to tak myślę, w którym miejscu mógł się pojawić zmiana efektu? Dobra. Uwaga, przy okazji uczymy się wszyscy. Mario, wejdź w wygląd. I tutaj na dole masz też taki bloczek wyczyść efekt graficzny. Przesuń ten bloczek na prawą stronę, ale go nigdzie nie dopinaj. Kliknij na niego. Tylko na niego kliknij. Potem, no można zatrzymać projekt jeszcze raz. Kliknąć wyczyść efekt graficzny i jeszcze raz spróbuj zweryfikować, czy zmiana koloru jest w tym samym miejscu, co u mnie. I uruchom zieloną flagę i sprawdzimy, czy teraz będzie ok. Maria, czekam na informację zwrotną. Halo, halo, dziewczyny, jeszcze chwilkę poczekamy. Czekam na informację od Marii, tak żeby u wszystkich działało dobrze. Wyszło więcej duszków. Maria, krok po kroku sprawdzamy jeszcze raz, czy masz dokładnie to, co ja. Uwaga, kiedy zielona flaga? Powtórz dwa razy. Nie więcej, tylko dwa. Sklonuj siebie i przesuń o 70 kroków. Pod spodem mamy, kiedy zaczynam jako klon, zmień efekt kolor o 25. I to wszystko. I proszę Cię, żebyś nacisnęła kilka razy stop.
czyli czerwone kółko. Dziewczyny to też czasami pomaga. Czasami wkradają się w nasze programy takie tak zwane robaczki, informatycy to nazywają. Są to takie elementy, gdzie program nie odświeża pewnych danych, przechowuje je w programie i one zakłócają nasz program. Dlatego dobrze jest kilka razy czerwone, żeby zatrzymać, czyli przeładować program i dopiero zielony powinien działać. Mario, teraz daj znać, czy będzie dobrze. U mnie, Ania, jest okej. Głos się łamie. No, przypuszczam, że to problem tych naprawdę warunków atmosferycznych i burzy, które mówicie, że przechodzi u was. Dobrze, a teraz uruchom zieloną flagę. Mario, uruchamiamy zieloną flagę na górze i pytanie, czy są trzy już teraz. Super, świetnie. W takim razie, Mario, zapisujemy jeszcze raz, pokażę jak. Plik na górze. I wybieramy pobierz na swój komputer. Pobierz na swój komputer i możemy wpisać nazwę klon 1, klonowanie 1. Jak wam jest wygodniej? Maria, i poczekam, jak zapiszesz, to daj znać i przechodzimy dalej. Możemy, świetnie. Dziewczyny, no to lecimy dalej. To był taki prosty projekt, mógł trochę nudzić nas, to teraz zrobimy efekt wow. Dzieciakom zawsze takie projekty się podobają. Ciekawe jak u was. Słuchajcie, wchodzimy w plik na górze i wybieramy nowy. Plik nowy. Tutaj jestem. Plik nowy. I teraz mam zupełnie czysty projekt, tylko z kotem. No dobra. Ale ja nie chcę kota. Tym razem już mam dość tego kota. Napatrzyłam się na niego, więc usuwam kota. Uwaga. Nad czerwoną kropką są nożyczki. Klikam na te nożyczki. Zobaczcie, że moja myszka zmieniła kursor. Najeżdżam na kotka i ciach. Nie mam nic. Mam pusto, nic nie mam. Nie chciałam kotka. Chcę zupełnie inną postać sobie teraz wybrać. Więc uwaga. W którym miejscu? Tu na dole, pod sceną, macie napis nowy duszek. Obok napisu jest taki trochę krasnal. I ten krasnal tutaj to jest biblioteka gotowych postaci. Klikamy na tego krasnala. Ruszam powolutku w tym miejscu. Klik. I tutaj mam gotowe pacie. Po lewej stronie, popatrzcie, mam kategorie i dzięki tym kategoriom łatwiej mi jest szukać. Wejdźmy sobie w fikcję. Oczywiście tak naprawdę możecie wybierać dowolną postać, ale ja wam chcę zaproponować jedną. Chodzi o tego duszka tutaj, Ghost 1. On tak fajnie wygląda w tym projekcie, więc wybierzmy sobie. Widzicie? To jest ten duszek. O tym mowa. I teraz wystarczy na niego kliknąć kilka razy i już jest załadowany w programie. Tym razem zamiast kota mam ducha. I teraz ja wam nie powiem, jaki będzie efekt finalny, tylko krok po kroku będę was prowadziła przez ten projekt, bo efekt finalny właśnie ma być takim troszkę zaskoczeniem miłym dla was. No to uwaga. Mój duch jest za duży. Ja go chcę pomniejszyć. To teraz znowu idę na górę, na tą czerwoną kropkę i obok nożyczek
mamy strzałki. Jedne na zewnątrz, one zwiększają postać, a drugie do środka, one zmniejszają. Klikam na te zmniejszające, przesuwam sobie na duszka i klikam na niego tak, żeby był taki malutki. O, popatrzcie jak malutki, ledwo go widać na mojej scenie, ale on idealnie się tutaj sprawdzi. Mam małego duszka. Nie wiem, być może ja go jeszcze pomniejszę, ale to zobaczymy. Dobra, słuchajcie, przy okazji tak, zróbmy jeszcze jeden eksperyment. Wejdźmy w wygląd. Ta fioletowo-granatowa kategoria. I zobaczcie, o, na dole jest taki bloczek. Ustaw rozmiar. I ta informacja 25% to jest dla mnie informacja, że ja go z tego oryginalnego rozmiaru pomniejszyłam tak, że jest go 1/4, prawda? 25% 1/4. I tu mogę sobie też sterować. Mogłabym tutaj w tym miejscu wpisać sobie od razu 25, albo wiecie co? A dajmy tu nawet 20. 20. Klikam. I duszek jeszcze się pomniejszył. Sprawdźmy, dobra, żeby to było 20% dziewczyny. Przy okazji macie pomniejszanie w dwóch miejscach. Za pomocą strzałek lub za pomocą bloczku znajdującego się w kategorii wygląd. No to lecimy dalej. Od czegoś musimy zacząć. Wchodzimy w zdarzenia. Wybieramy kiedy zielona flaga i od razu mogę przypiąć do tego ustaw rozmiar na 20. Jest to bezpieczne i mój program, nawet gdy się zawiesi, coś zatnie, to kiedy się załaduje raz jeszcze, będzie wiedział, że tu musi być postać 20%. Teraz, bardzo dobrze w każdym projekcie tak naprawdę jest zakotwiczać postacie. Ja dzieciom tłumaczę, że to jest trochę jak ze statkiem. Jak statek przybije do portu, to musi rzucić kotwicę. I dzięki tej kotwicy również utrzymuje się w danym miejscu. I my chcemy mieć taką kotwicę. Gdzie ta kotwica? Ruch. Ruch. I to jest kotwica idź do XY. No, wchodzimy tutaj w współrzędne, które mogą być trudne dla uczniów 1-3, ale możecie im powiedzieć, że to jest trochę taka mata, a na macie macie przecież B2, B7, C8, a tu mamy po prostu dwie liczby. I teraz możemy im powiedzieć, że ja chcę mieć ducha na środku, a duszek na środku, uwaga, patrzcie co robię, będzie miał punkt 0,0, taki środek tarczy, 0,0. Chociaż środek tarczy to jest 10 punktów chyba. U nas jest punkt 0,0. Poprawiam i dopinam. Możemy teraz uruchomić flagę i zobaczyć, że duszek się przesunie, bo ja go przesunęłam wcześniej. I on teraz, o, i on teraz idealnie poszedł na środek. Na środek mojej sceny, czyli punkt 0,0. Dziewczyny, dajcie mi znać, czy nie jest za wolno. Widzę, że na razie nie mam żadnych komentarzy, nie mam pytań, ale być może jest za wolno. To dajcie mi znać. Ja wiem, że jak nie pytam, to raczej nie piszecie, ale no, chciałabym mieć informację, czy przypadkiem nie jest, jest dobrze. Dobra, idziemy dalej. Mam duszka i teraz uwaga. Chciałabym, super. Chciałabym, żeby ten mój duszek się klonował. No to wchodzimy, uwaga, w kategorię kontrola. I wybieramy bloczek zawsze. Ten bloczek już wykorzystaliśmy. Nie mieliśmy zawsze, przepraszam. My mieliśmy bloczek powtórz dwa razy. Ale tym razem chcę, żeby mój duch klonował się cały czas, kiedy program działa. Czyli do momentu, dopóki nie nacisnę czerwonego kółka. Więc uwaga, dopinam zawsze. Co chcę, żeby zrobił? Chcę, żeby się klonował. Uwaga,
wrzucam do siebie, do zawsze sklonuj siebie. Ale teraz chciałabym, bo w tym momencie jak nacisnę zieloną flagę, to jak już testowaliśmy, to będzie duch na duchu i nie będziemy ich widać. Będzie tylko jeden duszek, a pod spodem mnóstwo klonów. I ja bym chciała, żebyście zobaczyli te klony, to chciałabym jeszcze, żeby mój duszek się obracał. Wejdźmy w ruch i weźmy, wybierzmy sobie drugi bloczek. Obróć w prawą stronę 15 stopni. Tu niczego nie poprawiajmy, tylko po prostu włóżmy to do bloczku zawsze. Czyli uwaga, to będzie tak, że mój duch sklonuje się raz, obróci się o 15 stopni. Znowu się sklonuje, znowu się obróci. Znowu się sklonuje, znowu się obróci. Dobra, wrzucam i teraz słuchajcie, czary mary, zobaczcie na razie jak to wygląda. Efekt będzie znikomy, ale coś powinniście zobaczyć. Uruchamiam, o proszę bardzo. Co się zaczyna dziać? Zaczyna się robić takie kółeczko, mój duch się kręci dookoła, ale on za każdym razem się klonuje pod spodem, czyli ja tam mam mnóstwo takich malutkich klonów, to takie kółeczko, które się robi już praktycznie czarne. Zatrzymuję. No i tak jak powiedziałam, jak robię stop, to moje klony znikają. Czyli widzicie, nie ma pod spodem tego kółka. No dobra, to teraz chciałabym, żeby moje klony z tego środka ruszyły w drogę, czyli zaczęły się poruszać. No, będą się poruszać, zobaczycie, będą trochę jak strzelać z armaty. To uwaga, wchodzimy w kontrolę. I wyciągamy bloczek, kiedy zaczynam jako klon. Ok, no to teraz tak, skoro zaczynam jako klon i chcę, żeby moje duszki zaczęły się z tego środka przesuwać, oczywiście chcę, żeby to robiły znowu zawsze, czyli tak długo, jak działa program. Jestem w kontroli, nie wychodzę z niej, a podpinam pod spodem bloczek zawsze. I teraz co wrzucam do środka? Chcę się poruszać. Czyli wchodzę w ruch i robię przesuń o 10 kroków. Na razie nie zmieniam parametrów. Słuchajcie, ja testuję, za chwilę będziemy się tym bawić. No to teraz zobaczmy, jaki będzie efekt, kiedy uruchomię flagę. Uwaga. O proszę, ale armata. Trochę jak fontanna. Macie taki efekt? Dajcie znać, czy macie taki efekt. Zaraz go dopracujemy. Już przestał klonować. On po pewnym czasie przestaje klonować. Zatrzymuję. Beata mówi, że tak. Ja już zatrzymałam program. Duszki mi zniknęły. No ale słuchajcie, to nie jest nasz efekt końcowy. To jest na razie dobry początek. To teraz robimy modyfikację. Pierwsza rzecz. Moje duchy są za szybkie. Czyli tam, gdzie jest przesuń o 10 kroków, zmieńmy na przykład na 3 kroki. 10 to bardzo szybko. Uruchamiam. Testuję. O, zaczyna już się dziać dobrze. Już się naprawdę dzieje dobrze. Zatrzymuję. Ale jeszcze ten obrót bym zmniejszyła, bo on strasznie szybko robi. Więc zobaczcie, tu gdzie jest obrót o 15 stopni, dajmy mu 10. Zmniejszmy ten kąt. Czyli tu mam 10, obrót o 10, a przesuwam się o 3 kroki. Uruchamiam. O proszę bardzo, już się zaczyna dziać fajnie. Macie? Macie to? Już się coś fajnego dzieje na ekranie. Popatrzcie, jeden duszek, a takie czary mary robimy. Jest. Dobrze, ale to nie wszystko, bo my to dalej urozmaicamy, słuchajcie. No, chciałabym też, żeby moje duszki, jak one się tak posuwają do brzegów, to żeby zostawiały za sobą ślad, czyli rysowały za sobą kolorową linię. Dlatego uwaga, wchodzimy sobie w pisak. To jest kategoria taki butelkowy zielony, pisak.
No, jak to na kartkach bywa, jeżeli chcę coś napisać, to muszę wziąć pisak do ręki i przyłożyć go do kartki, prawda? Więc my też musimy przyłożyć pisak. Popatrzcie, to jest ten trzeci bloczek. Przyłóż pisak. Tylko uwaga, gdzie to robimy. Robimy to, popatrzcie gdzie, przed bloczkiem zawsze. Czyli zanim będę klonować, on już mi ten pisak przyłoży. Dobra, no to słuchajcie, spróbujmy teścik. Oj, zobaczcie, co się dzieje. I już jest jeszcze lepiej, prawda? Taki efekt mamy. Zatrzymuję, bo to jeszcze nie jest nasz finish. Słuchajcie, rysuję nam linię, ale teraz zobaczcie, kiedy uruchamiam po raz kolejny, dalej te linie są. Zatrzymuję, więc muszę dać efekt wyczyść. Jestem w pisaku i tu pierwszy bloczek, wyczyść, czyli to jest taka gumka. Kiedy gumka ma się czyścić? No kiedy po raz kolejny uruchomię zieloną flagę. Zobaczcie, mogę od razu tutaj pod zieloną flagę to wrzucić. Tutaj, zaraz na samym początku. Hop, czyli kiedy zielona flaga wyczyści, a dopiero potem będzie działał. Sprawdźmy. Jest. Zatrzymuję. Uruchamiam raz jeszcze. Sprawdźcie kilka razy. Zatrzymajcie, uruchomcie, czy czyści Wam ekran. Ok. Słuchajcie, to jeszcze lepszym efektem będzie efekt, jeżeli moje linie, które tutaj są, one są rysowane na nisko, będą miały kolory tęczy, czyli zmienimy trochę efekt koloru. Słuchajcie, wejdźmy w wygląd i wyciągamy bloczek, który już znamy. I jest to, uwaga, zmień efekt kolor. Nie, przepraszam, bo to duszka zmieni kolor. Przepraszam, przepraszam, wprowadziłam w błąd. Przecież ja chcę zmienić kolor pisaka, a nie duszka. Przepraszam, wchodzimy w pisak, dziewczyny. W pisak. Ja teraz chcę sterować pisakiem. I tu jest zmień kolor. Zmień kolor pisaka o 10, widzicie? I ta dziesiątka tu może spokojnie zostać, tylko pytanie, gdzie to włożyć. Ten kolor pisaka chciałabym, żeby się zmieniał za każdym razem, kiedy się pojawia klon, bo dzięki temu będziemy mieć efekt tęczy. Więc zobaczcie, gdzie ja go wkładam. Mogę go włożyć tutaj. Pierwszy bloczek w zawsze. Trzymam chwilę, żebyście dobrze widziały, gdzie wkładam bloczek. Tutaj, w pierwszy bloczek zawsze. No i to teraz powinno w miarę dobrze wyglądać i już się zaczyna robić ekstra. Prawie ekstra, ponieważ jak myślicie, co nam jeszcze przeszkadza? No przeszkadza mi to, że zobaczcie, moje duszki tutaj się gdzieś gromadzą dookoła. Zatrzymuję. Super, Beata, ale jeszcze damy jeden warunek, żeby te duchy, jak dobiegną do krawędzi mojego ekranu, znikały. No to uwaga, wchodzimy w kontrolę. Wybieram warunek, jeżeli to. Na razie kładę sobie go z boku. Jeżeli to. I teraz wybieram kategorię czujników, taki bardzo jasny, niebieski kolor i w tej kategorii mam dotyka pierwszy bloczek wskaźnika myszki, ale ja nie chcę wskaźnika myszki, tylko zobaczcie, po naciśnięciu czarnego przycisku, czarnej strzałki, mamy krawędź. Mówimy o krawędzi naszego ekranu. I teraz ten element muszę wrzucić tutaj na dole, ten element. Zobaczcie, przy okazji pokazuję, na pewno było na szkoleniu, jak próbuję bloczek wcisnąć tutaj z lewej strony, nic się nie dzieje. Ale jak z prawej podświetla się, to znaczy, że on go łyknie. Puszczam, jest. I teraz kiedy dotknę krawędzi i tu mi się przyda, wchodzę w kontrolę, ostatni bloczek, którego jeszcze nie używaliśmy, usuń tego klona.
Czyli niech on zniknie, jak dotrze do krawędzi. Wrzucam. Mam konstrukcję jeżeli i teraz to całe jeżeli musi trafić mi do tego klona. Czyli kiedy zaczynam jako klon, będę się przesuwać, ale jeżeli dotknę krawędzi, to usunę się. No, uruchamiam i zobaczmy, czy klony będą się, jest, usuwają się. Zatrzymuję. I jeszcze tylko ostatnia rzecz w tym projekcie. Zobaczycie, jak efekt się zmieni diametralnie, jeżeli nasze tło będzie czarne. To teraz, dziewczyny, patrzycie, gdzie jestem. Tu mam duszka, widzicie, pod sceną. A obok duszka mam białą, małą kartkę i to jest moja scena. Na dole mam możliwości wyboru różnych zdjęć z różnych źródeł, ale również mam opcję namaluj nowe tło. Albo właściwie, to wiecie co, nie nowe. Tam jest takie fajne czarne. Weźmy sobie, wybierzmy tą pocztówkę taką góry ze słońcem. Dobrze, tutaj jestem, popatrzcie. Tutaj. Klikam. Tu mam gotowe tła. Weźmy sobie, wybierzmy kategorię na zewnątrz. I w kategorii na zewnątrz jest gdzieś gwieździste niebo. Jest tutaj? Nie ma. To nie tutaj. To może będzie, uwaga, w motywach kosmos. Jest. Wejdźmy sobie w motywach, macie kategorię kosmos. I tutaj to ostatnie, strona Stars. Stars. Widzicie? Chodzi o Stars. Ładujemy Stars. I teraz, jeszcze żeby efekt był lepszy, nad sceną macie niebieski prostokącik po lewej stronie. Ruszam myszką w tym miejscu. Tu pojawia się duży ekran. I teraz wystarczy uruchomić zieloną flagę po prawej stronie na górze. I zobaczmy, jak efekt wygląda. Co wy na to? Podoba się czy nie? Czy dzieciakom się spodoba? Zatrzymałam. Można by jeszcze spowolnić, bo tak jak się patrzy długo na tą spiralę, to takie oczopląsu się Mogę jeszcze wejść do duszka i w duszku, w skrypcie, żeby to spowolnić, mogę obrót jeszcze zmienić na przykład na 5 stopni, będzie wolniej i może jeszcze przesuwamy się o 2 kroki, jeszcze wolniej będzie. I teraz sprawdzę. O, i teraz jest troszkę wolniej, zobaczcie. Tak to wygląda. Dziewczyny, dajcie znać, czy jest, czy działa, czy się podoba. Zatrzymuję. Przy okazji, jak zatrzymałam i wszystkie klony znikły, to widać efekt takiego ślimaka. Efekt spirali. Halo, halo. Jesteście? OK. Beata mówi, że OK, działa. Czekam na resztę. Jeżeli komuś działa i macie dokładnie wszystko zrobione tak jak ja, to zapisujecie znowu. U Ani również. U kogo działa, to robimy znowu plik. Pobierz na swój komputer. Możecie to nazwać spirala, klonowanie spirala na przykład, żeby łatwo było rozpoznać. Beata, Ania, OK. I jeszcze ewentualnie będziecie znać, co u reszty. A ja chwilę czekam, reszta zapisuje. Ja się może pokażę na chwilę, żeby było wiadomo, że żyję i jestem. Hej, żyję i jestem. Ale jeżeli sprawdza się, że... Renata, witam. Jeżeli sprawdza się to, że bez kamery
lepiej mnie słychać i się nie zacina, to tak zostawimy. Zaraz się znowu wyłączę. Renata, czy teraz dopiero dołączyłaś do nas? Czy już robiłaś z nami ślimak? Beata jest dobrze, ok. Sieć się zacina. Ok. No to ja wyłączę tą kamerkę. Do zobaczenia. Ja się jeszcze pokażę spokojnie. Na razie się włączam. Znowu mnie będzie tylko słychać. Czy jeszcze raz, bo czy pojawił się ktoś, kto nie ma tego projektu, a potrzebuje? Lepiej bez kamery, Ania. Ok, już wyłączona. Ja wiem, że dobrze nie wyglądam po całym roku szkolnym. Żarcik oczywiście. Dziewczyny, czy zapisane i czy możemy przejść do następnej zabawy? Patrzcie, jak ten czas leci, jest już przed 15. Ania potwierdza, że możemy. Data zapisane, świetnie. Renata również. No to robimy plik nowy. Plik nowy. Mamy? No to słuchajcie, teraz było coś graficznego. To była tylko taka zabawa, ale no to ładny efekt można wykorzystać na przykład do wygenerowania jakiejś siatki multimedialnej z okazji Dnia Babci, Dnia Mamy. O, a propos Dnia Taty. Mam nadzieję, że wszystkie pamiętacie i jeżeli macie taką możliwość, to z życzeniami do taty. No dobra, słuchajcie, no to mamy nowy projekt i teraz zaproponowałabym coś bardziej dydaktycznego, takiego, co może się przydać Wam do pracy z dzieciakami. Może być na komputerze, może być idealnie się sprawdzić na tablicę multimedialną. Słuchajcie, pytanie kontrolne. Czy u Was dzieciaki mają również problemy z odróżnieniem takich liter jak P, B, D, T w wyrazach mówionych? Czy popełniają takie błędy w pisowniach? Tylko mi nie mówcie, że nie, bo to znaczy, że macie idealne dzieciaki. Tak w ogóle nie wiem, oczywiście, że tak. Nie wiem też, w jakich klasach uczyliście w tym roku, w jakich klasach to będzie w przyszłym roku, ale myślę, że te projekty moje tutaj zaproponowane mogą się sprawdzić na każdym etapie. Pamiętajcie, że możecie je odrobinę modyfikować na własne potrzeby. No to teraz słuchajcie, tak sobie pomyślałam, że byłaby fajna zabawa, gdybyście na przykład mogły przygotować jakąś tam listę tych trudnych wyrazów, gdzie to, co słyszymy, często kłóci się z tym, co piszemy, a dzieciaki będą za pomocą komputera wskazywać, jaką literę usłyszeli, czyli co by napisali. No i wy tym samym, poprzez powtórzenia na przykład, możecie im utrwalać takie wiadomości. No więc robimy coś praktycznego. Słuchajcie, pytanie, czy kod nam będzie potrzebny? On nam właściwie nie będzie potrzebny, ale może sobie tu siedzieć z boku. Popatrzcie, przesunęłam go na bok. Niech on sobie siedzi, nie przeszkadza nam. My do tego kota będziemy potrzebować tych literek, czyli P, B, D i T. Niech będą cztery literki. Jak je załadujemy? Uwaga! Nowe duszki, ten nasz pajacyk Krasna. I teraz tutaj macie z boku kategorię litery.
Mnie się podobają te niebieskie, więc ja sobie wezmę z tych niebieskich. Wy możecie jakie chcecie. I ładujemy te cztery, dobrze? Czyli B mam. Znowu duszek. Litery D. Nowy duszek. Litery P. I nowy duszek literki T. To chyba te najbardziej takie wątpliwe, ale pamiętajcie, możecie je modyfikować. Możecie również zabawę wygenerować chociażby z uotwarte, uzamknięte CH, samo H. Także możliwości jest naprawdę sporo. No dobra, no to mamy cztery litery i teraz spróbujemy je, słuchajcie, zakotwiczyć na dodatkowym pasku. I teraz gdzie ten pasek możemy zrobić? Ten pasek kolorowy, powiedzmy, że to jest taka loża dla tych liter, czyli takie miejsce, na którym będą się działy. I ten pasek kolorowy mógłby być duszkiem, ale po kliknięciu czasami ten duszek wyskakuje nam przed literki i trochę nam zakłóca zabawę, a dzieci bardzo często zamiast kliknąć w dane miejsce, klikają gdzieś obok, więc my ten pasek sobie namalujemy na scenie. Popatrzcie, jest tutaj, w tym miejscu na dole i teraz przed chwilą klikałam na kartkę pocztową, a teraz kliknijmy sobie na pędzelek. Czyli nowe tło w tym miejscu. Widzicie? Pokazuję. Tak, to miejsce. Klikam. I teraz w tym miejscu chciałabym, może wygodniej mi będzie od góry to namalować, ponieważ moich literek jest sporo. No więc trochę ta nasza przestrzeń tutaj, która się pojawiła, przypomina nam program Paint. Na pewno gdzieś tam coś próbowałyście z dzieciakami robić. Być może uczycie również zajęć komputerowych czy informatyki, więc myślę, że to jest w jakimś tam stopniu znane. No to popatrzcie, wybieram prostokąt. Narzędzie do rysowania prostokątów. I teraz na dole tutaj, w tym miejscu, mam dwie opcje. Pierwsza, pusty prostokąt w środku. Druga, i ona mnie interesuje, chcę mieć od razu zamalowany, wypełniony. Pytanie, czy czarny kolor jest ok? Czarny taki dość smutny. Weźmy na przykład, nie wiem, jakiś granatowy, ciemny, będzie o wiele lepszy. Na palecie możecie sobie kliknąć dowolny kolor. I teraz zobaczcie, chciałabym, żeby ten prostokąt, mogę zacząć rysować poza obszarem, żeby ten prostokąt przypominał mi trochę o takie niebo na górze. I na tym niebie chcę zmieścić moje literki, więc ono musi być odpowiednio szerokie. Puszczam. No i teraz właściwie powinno się pojawić zaraz na scenie, przy czym zobaczcie, że tu na środku, gdzie mam tła, mam dwa tła. Jedno zaznaczone, ono będzie miało ten pasek. Natomiast to pierwsze, klikam na to pierwsze, ono jest, będzie białe. Ono mi tu nie będzie potrzebne. Ono właściwie nie będzie mi przeszkadzać, ale mogę je usunąć. Tutaj krzyżyk mamy. Klikam. I teraz zostaje mi właśnie to z tym moim niebem niebieskim. Dziewczyny, trzymacie to. Czy to mniej więcej wygląda u Was tak jak u mnie? Czyli mamy pasek, który jest niebem, literki na razie jeszcze nie na swoim miejscu i gdzieś tam kot na to wszystko patrzy. Ania, super. Beata również. Dobra. Myślę, że reszta też gdzieś tam nadąża za nami. No to teraz wracamy do naszych literek, bo jestem w scenie. Ja nie chcę w scenie projektować, to jest ważne. Więc uwaga, klikam na literkę B. Widzicie? Przy okazji jak klikam, to ona się podświetla. Literka B. Ale zobaczcie, gdzie się pojawiłam. W literce B, tutaj na górze, uruchomiły mi się kostiumy.
W kostiumach możecie zmieniać wygląd duszków. Ja nie chcę zmieniać wygląd mojej literki, więc przechodzę z boczku na słowo skrypty. I tym samym wracam do naszych bloczków, które już zaczynamy coraz lepiej znać. Mam wrażenie, że ja troszeczkę tak nie po polsku dzisiaj mówię. Przepraszam. Jakiś spek formy chyba mnie dopadł. No dobrze. Jestem w literce B i zaraz ją zacznę programować. Ale zanim zacznę je programować, wrzućmy te wszystkie literki na to moje pole na górze. Wszystkie literki muszą się znaleźć na pasku na górze. Nie muszą być jakoś tak szczególnie równo rozmieszczone. I to jest ta jakby początkowa pozycja mojej litery i ja za chwilkę każdą literkę zakotwiczę tutaj. No to próbujemy. Słuchajcie, pierwsze co oczywiście zdarzenia, kiedy zielona flaga. Ja wam za chwilę pokażę fajną sztuczkę. Z dzieciaki jest taki pomysł, żeby wspólnie z nimi zrobić prosty skrypt w literce B, jak beton, a w każdej kolejnej dzieciaki niech analogicznie powtarzają budowę tych skryptów, bo przez powtórzenia będą się uczyły, a ja wam pokażę sprytną metodę kopiowania i tylko poprawienia czegoś. No dobra, no to musimy zakotwiczyć literkę B. Wchodzimy w ruch i tutaj mamy idź do. Z góry uprzedzam, że u Was mogą to być inne wartości, no bo u Was litera może być w innym miejscu. Dlatego nie przejmujemy się tym. Czyli idź do. Brak łącza. Sprawdzam. Halo, halo. Resetuję. Halo, halo. Halo, halo. Halo. Jak tam? U Ani okej. Słuchajcie, no to jeszcze raz powtórzę, jeżeli u niektórych jest ok, u niektórych jest problem z łączem, to tak jak przypuszczam, że jest to gdzieś po waszej stronie. Nie wiem, czy łącze jest radiowe, czy łącze jest po kablu macie, może jakieś lokalne, może światłowód już macie, nie mam pojęcia. Z tym radiowym może być w sytuacji duży problem. Ania, słychać, dajcie znać, kto mnie jeszcze słyszy. Kto jeszcze z nami jest tutaj fizycznie i kto mnie słyszy? Beatka, brak głosu cały czas. Niedobrze, niedobrze. Dobrze. Beata. Renata słyszy. Renata, Beatka, poczekajcie chwilę. Beatka, może połączenie sieciowe. Okej, dobra. Dobra, w razie czego, słuchajcie dziewczyny, jeżeli sieć wam zaczyna spadać, to spróbujcie włączyć, wyłączyć, albo ewentualnie można wyjść z pokoju i jeszcze raz wejść do niego, żeby odświeżyć cały program. To powinno na pewno pomóc. Dobra, wracam już do mojego ekranu, idziemy. Czyli mam literkę B na razie tylko zakotwiczoną. I teraz słuchajcie, zabawa będzie polegała na tym, że ja tą literkę B będę przeciągać na białe pole.
I teraz, jeżeli dotknie mi tego białego pola, to chciałabym, żeby się sklonowała literka B i została w tym miejscu, uwaga, zostaje klon, a sama literka B, czyli ten oryginał, ma wrócić z powrotem na niebieskie pole. Dzięki temu mogę na przykład bawić się z wyrazami, które mają i literkę P i B na przykład w swoim wyrazie. No to zobaczmy. Ponieważ chcę, żeby zabawa trwała zawsze, podczas mojego działania programu wchodzimy w kontrolę, wybieramy zawsze i teraz musimy dać warunek. Jeżeli dotyka pola białego, czyli koloru, mam to w czujnikach, w tych niebieskich czujnikach i tu jest drugi bloczek dotyka koloru. Przy czym zobaczcie, że kolor tutaj jest inny. Jak tutaj zrobić biały kolor? Klikam na ten mały kwadracik, obojętnie jaki tutaj macie kolor, klikam na ten kolor, pojawiła mi się rączka. I teraz rączką zaczynam ruszać. Zobaczcie, jak zmieniam miejsce ręki, to w kwadraciku pojawia się kolor, na którym jestem. I ja wchodzę sobie tutaj na tą scenę, to jest mój biały kolor, przy czym pamiętajcie, że dla naszego oka dwa białe kolory mogą być bardzo identyczne, natomiast dla komputera dwa białe kolory mogą być zupełnie innymi znakami. I to jest bardzo ważne, że biały białemu w komputerze nie jest równy. Dlatego jest to pobieranie kolorów, żeby to był dokładnie ten kolor. Jak jestem na tym kolorze, przepraszam, uwaga, klikam lewym klawiszem myszy, klikam myszką, po prostu klik i ten mój kolor już jest w tym miejscu. Co robię? Wrzucam ten mój bloczek pasujący do słowa jeżeli. Czyli jeszcze raz, jeżeli dotykam koloru białego, to sklonuj siebie, czyli wchodzę w kontrolę pomarańczową i robię sklonuj siebie. I teraz mogę spokojnie wrzucić to jeżeli do zawsze. Przetestujemy program. Ja Wam podpowiem, że to nie będzie końcówka, ale zobaczymy, o co chodzi. Uruchamiam zieloną flagę. Pamiętajcie, że na razie robię skrypt w literce B. I teraz uwaga. Chwytam literkę B, przesuwam na białe, puszczam. I teraz przesuńmy literkę B. O, jest, popatrzcie. Moja litera B została sklonowana, ale ja chcę, żeby ten oryginał, no tu jest znowu klon, wiecie dlaczego? Bo ja znowu dotykam białego, ale chcę, żeby mój oryginał wrócił na swoje miejsce. Jak on ma wrócić? Uwaga, zatrzymuję. Jak ma wrócić? Wchodzimy w ruch. I żeby ten efekt wracania literki na moje niebieskie pole był taki bardziej efektowny, to wybierzmy sobie teraz bloczek. On się znajduje znowu gdzieś po środku, popatrzcie. Leć przez sekundę do. I teraz zobaczcie, ja ruszyłam moją literkę B, ale nawet mi się udało odłożyć ją w odpowiednie miejsce. Słuchajcie, te parametry X i Y... Zobaczcie, muszą być takie same jak te na górze. Czyli na początku już mam minus 182, ale to tylko trafem mi się udało, a drugie muszę poprawić na 130. Tak? A wy poprawiacie, uwaga, wy poprawiacie na wasze, nie na moje. Jeszcze raz pokazuję. One muszą być takie same, widzicie? Chodzi o to, żeby literka B dotarła w to samo miejsce. No i teraz gdzie to umieszczam? Umieszczam to pod słowem sklonuj. Puszczam. No i teraz słuchajcie, uruchamiam zieloną flagę i zobaczcie, jaki będzie efekt. Wyciągam literkę B na dół. Puszczam i teraz zobaczcie.
Na białym tle zostaje klon. Oryginał wrócił na pole na górze, co oznacza, że ja mogę jeszcze raz użyć literki B. Widzicie? No i zabawa teraz polega na tym, że pani, czyli wy, czytacie jakieś słowo i uczeń słyszy na przykład tam B, B jak beton, i w tym momencie musi wam przyciągnąć tą literkę na białe pole, a wy z daleka jesteście w stanie, nawet jak pracujecie z wieloma stanowiskami komputerowymi, w tym czasie jesteście, słuchajcie, w stanie zobaczyć, co dzieci słyszą, czyli jaka jest ich odpowiedź i zweryfikować, czy to jest dobrze, czy źle. No na tablicy interaktywnej sprawdzi się idealnie. To możecie sobie wykorzystać jako no, taki gotowy programik do zabawy z dzieciakami. Dajcie mi proszę znać, czy literka B u was działa. Czy literka B działa? Super. Słuchajcie, przydałoby się jeszcze, bo jak wiecie, ja mogę teraz zatrzymać czerwonym kółkiem i klony mi znikają i mogę się bawić dalej, ale muszę znowu uruchomić flagę, więc można tu wykorzystać jeszcze usuwanie klonów. Wejdźmy w kontrolę. Przesuniemy usuwanie tego klona i teraz wejdźmy jeszcze w zdarzenia i zobaczcie, że w tych brązowych zdarzeniach drugi bloczek. Kiedy klawisz spacja naciśnięty, usuń tego klona. Czyli my możemy się bawić cały czas w tą zabawę, a usuwać klony za pomocą spacji. No sprawdźmy. Klikam, przeciągam B i uwaga, robię spację, usunięty. I tym sposobem mam zaprojektowaną literkę B. I tak jak powiedziałam, dzieciaki niech D i dalsze literki programują same, odzwierciedlając tą pierwszą, a my nauczymy się szybkiego kopiowania. Słuchajcie, w literkach kolejnych powinnam mieć ten skrypt z poprawionymi pewnymi rzeczami i ten skrypt. Tego nie trzeba poprawiać w ogóle. Więc zobaczcie, jak ja to robię. Najpierw sobie ten mały skopiuję. Klikam go. Przesuwam na literkę D, ale ważne jest, żeby to kursor, biały kursor, czyli ta strzałka mojej myszki, znalazł się nad literką D. I puszczam. A teraz jak wejdę do D, zobaczcie, że to już jest. I w tym sposobem ja wrócę jeszcze do literki B i tym sposobem kopiuję sobie ten mały element do następnej. P jak Piotr i T jak tata. I w każdej literce, możecie sprawdzić, mam już ten mały skrypt. To samo zróbmy z dużym skryptem, czyli z tym, a za chwilę tylko coś poprawimy. Czyli uwaga, kopiuję do literki D jak Danuta, znowu kopiuję do literki P jak Piotr i kopiuję do literki T jak tata. Dziewczyny, czy udało wam się skopiować? Ja wejdę do literki D jak Danuta. Te wszystkie skrypty, które kopiujemy, zawsze umiejscowiają się w jednym miejscu na górze, więc trzeba je po prostu przesunąć, żeby były widoczne. To samo możemy w każdej literze zrobić. Dziewczyny, czy udało wam się skopiować? Za chwilę poprawimy. Ania, fajnie, super. Renata, ok.
Dobrze. Mam nadzieję, że reszta również, a my dziewczyny poprawiamy. Żeby się nie pogubić, jeżeli macie oczywiście litery, które ja mam, to trzymajmy się ich, dobrze? Wy możecie mieć je w innej kolejności, na przykład na scenie, tym bardziej, żeby nie pomylić, w którym miejscu jesteśmy. Wejdę sobie do literki D jak Danuta. I teraz pytanie, co muszę poprawić. Uwaga! Odpinam zawsze, wyrzucam kotwicę, wyrzucam, bo to jest stara kotwica, wchodzę w ruch i biorę nową kotwicę. Jeżeli jesteście w literze D, to wasza kotwica ma dokładnie parametry literki D. Nie musimy się tutaj niczym martwić. Przypinam zawsze. I jeszcze jedna rzecz. Parametry w drugim niebieskim bloczku muszą być dokładnie takie same jak na górze. Czyli muszę je poprawić. Pierwszy u mnie minus 76, ale to jest mój. Wy macie swoje parametry. A drugi 130 zostaje. No bo jest taki sam jak na górze, prawda? 130 i pierwszy jest minus 76. Wchodzę do literki P jak Piotr. Wyrzucam starą kotwicę. Czyli odpinam zawsze i wyrzucam bloczek niebieski. Pobieram nową kotwicę. Dopinam zawsze. I sprawdzam drugi niebieski bloczek. U mnie oba parametry tym razem muszę poprawić. I jest. I to samo robię w literce T jak tata. Wyrzucam starą kotwicę, biorę nową i poprawiam dół. Dziewczyny, jeżeli jest tylko udało wam się to zrobić i poprawić, to ja czekam na jakiś wyraz. Napiszcie mi jakiś wyraz, który sprawia problem dzieciakom. No, my nie będziemy się bawić w głos, ponieważ ja was nie słyszę, tylko możecie pisać. No, ale chodzi tylko o jakąś zasadę. Wymyślcie jakiś wyraz, który sprawia dzieciakom trudności w pisaniu. A ma takie literki jak B, D, P lub T. Koniec roku szkolnego, a ja was męczę. No pomyślcie, co to za wyraz mógłby być. Halo, halo, dziewczyny, jesteście czy na obiad poszłyście? Zaraz zrobię wam przerwę. Słuchajcie, skończymy ten projekt i robimy sobie malutką przerwę, żeby złapać oddech, ewentualnie wyłączyć, nie wiem, zupę z gazu. Albo w lepszym wariancie właśnie zjeść kotleta, którego usmażył mąż. Halo, halo, dziewczyny, słychać mnie, czy ja w ogóle się teraz wyłączyłam i mówię do siebie i mnie nie słychać? Słychać, super. No to dziewczyny, przed tym kotletem, dajcie mi jakieś słowo, trudne słowo, w którym można popełnić sporo błędów w wymowie i w pisowni. No, dziewczyny, ja się na razie podłączę jeszcze, żebyście mnie zobaczyli na chwilkę przed wyjściem. Okej, widać. Super. Dziewczyny, jak tam? Macie pomysł? Szukam jakiegoś słowa, szukam.
No, dziewczyny, u mnie pustka, pomóżcie mi. Jakiś wyraz. Macie pomysł? No dobra, to może coś przyjdzie, nie wiem, może coś wam przyjdzie do głowy. Sprawdzam, czy mnie słychać, powinno być ok. Dobra, słuchajcie, w takim razie no spróbujmy przetestować, jak program będzie działać. Powiększę go sobie jeszcze na cały ekran, żeby był widoczny. I na przykład mówimy słowo... No niech będzie, no tu patrzę na gry mojej córki, na przykład są potwory, właśnie, brakowałoby W i F, potwory, dobra, no to będzie potwory, no to potwory mamy, słyszymy P, a zieloną flagę, przepraszam, uruchamiamy, słyszymy P, coś mi się zawiesiło? Jeszcze raz wejdę do dużego, bo mi się nie chciało. Słyszymy P, słyszymy T. O, ja już wiem, o co chodzi. Słuchajcie, kolejna ważna rzecz. Dziewczyny, weźcie, zróbcie sobie taki ekran większy, który ja widzę. I teraz pytanie, czy jesteście w stanie przeciągnąć literkę z góry na dół? Dziewczyny, robimy ekran większy, czyli ten niebieski kwadracik tutaj na górze. I teraz, czy w tym trybie jesteście w stanie przeciągać litery z góry na dół? Czy komuś się to udało? Halo, halo. Czy komuś się udało, dziewczyny? Nie, no właśnie. I nie miało prawa. Jedna bardzo, bardzo ważna rzecz. Wracam do mojego małego trybu. I teraz wejdźmy do literki B. I na dole przy literce B, dokładnie w tym miejscu, w którym tutaj pokazuję, jest taka... jest literka I, trochę oznaczająca informację. Klikam na literkę I. I teraz... To, co jest bardzo ważne, jeżeli ja chcę przeciągać jakiekolwiek obiekty w tym trybie pełnoekranowym, to muszę tutaj zaznaczyć opcję można przeciągać w odtwarzaczu. Klikam ptaszek. I teraz zwijam i robię w każdej literce. I jak informacja, można przeciągać. P również można przeciągać i T. Również można przeciągać. Tak jest. I teraz będzie wszystko ok. Powiększam, uruchamiam flagę i jeszcze raz moje potwory, czyli P. O, a tu się coś zrobiło znowu. Jeszcze raz. P. Słuchajcie, coś mi jakieś lapsusy tutaj techniczne wracają. Jeszcze raz. Literka P i ma wrócić na swoje miejsce i nie wraca. Oj, czary mary. Jeszcze raz. Coś tutaj namieszałam albo nie dołączyłam. Sprawdzam w małym. W małym działa. W małym odtwarzaczu wszystko działa. W dużym jak najbardziej powinno również zadziałać. U Ani wraca, świetnie. U mnie widocznie coś się zacina w takim razie, ale jak najbardziej program działa i teraz, kiedy to będzie już jeden wyraz, kiedy przeciągamy wszystkie literki, które występują w danym słowie, robimy spacja, znikają piony. I teraz można powiedzieć kolejny wyraz, na przykład potok i znowu przeciągamy. I jak mamy wszystko, spacja, kolejny wyraz i kolejny i tak dalej. Pytanie kontrolne, czy się przyda na lekcji? Czy widzicie praktyczne zastosowanie tego projektu?
Dziewczyny, przyda się? Słuchajcie, u kogo działa ten projekt? To zapisujemy, czyli plik pobierz na komputer. Przerywa. OK. Plik pobieramy na komputer. I mamy czas na przerwę. 15 minut na szybki obiad. Wracamy o 15:35. Czy tak będzie OK? Ja za ten czas zrestartuję. OK, super, super. To do usłyszenia. Ekstra. Halo, halo.
Halo, halo. Halo, halo, jeżeli się ktoś pojawi, a mnie słychać, to dajcie proszę znać. Nie uruchamiam kamery, bo faktycznie zacina, dlatego nie chcę już mieć problemów technicznych. Tak naprawdę zostało nam niewiele pracy do 16:30 i myślę, że dotrwamy jakoś w ten sposób. Na razie spokojnie, jeszcze czekam, aż dotrzecie tutaj. Ania już jest, super. Aniu, jeszcze chwilkę poczekam na resztę, dobrze? I na koniec zaproponuję 2-3, w zależności od tego, ile czasu nam starczy. I jeszcze projekty. Dagmara jest, super, fajnie. Słuchajcie dziewczyny, to tak powoli, jeżeli już jesteśmy, to oczywiście będziemy zaczynać od nowego, Batka jest, od nowego projektu, czyli robimy plik nowy. Aniu, webinar jest zaliczony. Jesteś dzisiaj obecna z nami, prawda? I na początku wpisałaś swoje dane, imię, nazwisko, zapewne był tam adres e-mail, jak się nie mylę, i również podałaś numer NUTS-u, z którego jesteś. I to system odczytuje, że to właśnie ty dzisiaj jesteś na tym webinarze i w ten sposób macie zaliczony webinar. Nie przychodzi wam żadne zaświadczenie jakby po webinarze, ponieważ takie zaświadczenia, że te webinary odbyłyście, to jakby będzie przy podsumowaniu projektu i na sam koniec. Więc na razie nie spodziewajcie się, że coś tam wam przyjdzie na maila, jakieś zaświadczenie. Na razie będzie to tylko informacja, program wam podziękuje za udział. Natomiast system was widzi, że jesteście tubinarze, w ten sposób was, że tak powiem, identyfikuje. Czy to jest jasne, tak? Okej, dobrze, słuchajcie, jak już jesteśmy... Jasne, jak macie jakieś wątpliwości, pytania, coś jest niejasne, to naprawdę pytajcie. Nie wiem, czy na wszystko jestem w stanie udzielić odpowiedzi, bo nie wiem, czy wiem, ale jeżeli tylko wiem, to udzielam. Więc spokojnie, jak coś, to pytajcie. Dobra, słuchajcie, fajnie, Beata też również przyszła. No to zaczynamy. Mamy nowy projekt i słuchajcie, teraz trochę wykorzystamy projekt z zabawie ze współrzędnymi. Czyli spróbujemy przenieść naszą matę mistrzów kodowania do Scratcha i zrobimy to w bardzo sprytny pomysł, żeby się nie napracować, bo to nie o to chodzi, żeby dzieci wam tutaj coś generowały wielkiego, bo nie jesteście w stanie tego zrealizować na zajęciach przecież. No dobra, no to słuchajcie, pierwszą rzeczą, kotek zostaje jak najbardziej, a ja muszę sobie zmienić moje tło, czyli jestem tutaj w scenie, scena i pod spodem znowu wybieram sobie pocztówkę. Dobrze? I tutaj w tej pocztówce przejedźcie, w tej bibliotece przejedźcie na sam dół.
Na końcu macie trzy bardzo fajne podkłady, które się przydają do pracy, a my skorzystamy z tego ostatniego, czyli z tej kratki takiej większej, z szerszymi polami. Wybieram taką kratownicę, zatwierdzam. Zobaczcie, mam bardzo szybciutko już tło, które przypomina naszą matę do gotowania. Jak widzicie, jestem również w kategorii w scenie, w tłach i nie wychodźmy z tego, bo sobie zrobimy tutaj pewną modyfikację. Może nie wszystko, ale pokażę, jak można to z dzieciakami zrobić. Zobaczcie, mamy tutaj symbol T, czyli tekst. Wybieramy sobie tekst i teraz klikam. Uwaga, pierwsze pole musi zostać puste. W drugim polu najlepiej sobie dużymi literami A. Jak kliknę z boku i znowu najadę, to będę mogła taką łapką przesunąć literę A w odpowiednie miejsce. I zobaczcie, mam już A. To teraz B. I w ten sposób mogę sobie szybciutko stworzyć matę ze współrzędnymi. Fajnie jest, ja już dalej nie będę robiła, dobrze? ABC chodzi tylko o ideę. Nie widać, no oczywiście, że nie widać. Dobra, jasne, przepraszam. Jest, jeszcze raz. Czy teraz widać? Czy teraz widać, dziewczyny? Ja przepraszam i jeszcze raz z Wami od początku plik nowy, żeby było widać jeszcze raz wspólnie, co ja robię. Ok, przepraszam, jedno kliknięcie i widzicie, świetnie. To jeszcze raz. Scena. Pod sceną wybieramy sztówkę. I teraz przechodzimy na sam dół naszych obrazków. I tu na dole mamy ostatnie tło. To jest taka kratownica z dość szerokimi kratkami. I wkładuję ją do projektu. I tak jak powiedziałam, mam już coś na wzór naszej maty. Teraz, po prawej stronie mam teraz symbole, które pomogą mi tutaj zmodyfikować moje tło. I tu mamy literę T jak tekst. Klikam sobie literkę T, wchodzę, pierwsze pole zostaje puste, prawda? I piszemy A. Jak kliknę sobie z boczku, dowolnie gdzieś z boku i wrócę znowu na literkę A, pojawia mi się taka łapka, którą mogę przesunąć moją literę. I znowu potem B, klikam z boku, łapka, i C. I znowu łapka. I tak dalej. No ja się zatrzymuję na D, dobrze? Szkoda czasu, ale chodzi tylko o wygenerowanie tego więcej. No a spionowo będziemy mieć 1, 2 i spróbuję tylko 3. OK. Resztę można sobie dopracować. Czyli mamy coś na wzór naszych współrzędnych na macie. I tak sobie też myślę, że to jest fajne miejsce i daje możliwości, żeby pokazać dzieciom jakby odwzorowanie układu współrzędnego. Czyli spróbować zamiast liter A, B, C, D dać również cyfry i pokazać im, że dana krateczka może być zakodowana za pomocą... Tym samym robimy krok w kierunku układów współrzędnych. No dobra, słuchajcie, tyle wystarczy, dobra? Co teraz robimy? Ja jeszcze, żeby tutaj mi się nie myliło, klikam na pierwszą scenę, która jest pusta i usunę ją. Usuwam. Zostaje mi tylko kratka. Tak jak powiedziałam, nie musicie jej usuwać. Ona nie zawsze nam tu będzie przeszkadzać. Czasami nawet się przyda. No dobra. Teraz wracam do kota.
klikam na kota pod sceną, ale tak jak wcześniej przeniósł mnie do kostiumu, to ja wracam na skrypty. Skrypty. I na razie tutaj jest pusto. Dziewczyny, informacja, czy tyle macie? Czy to już macie zaimplementowane w programie? Fajnie. Rozumiem, że słychać mnie również w miarę możliwości. Jest ok. No to teraz zabawa w projektowanie. Ja teraz wyjaśnię, na czym będzie polegał nasz projekt. Chciałabym, żeby mój kot poruszał się po tych kratkach, chodząc w losowy sposób, czyli w nieprzewidywalny sposób, po krateczkach, góra, dół, lewo, prawo i tak dalej. Oczywiście, skoro ma się poruszać po tych kratkach, musi być mniejszy, czyli musi się mieścić w kratce. I teraz, kiedy na przykład powiedzmy, że dajemy kod, możemy go na przykład napisać na tablicy. Ten kod będzie na przykład coś symbolizował. No to może być literka ułożona z małych znaczków. I teraz, jak mój kot będzie się poruszał, to kiedy kotek znajdzie się w odpowiednim miejscu, czyli na przykład C3, to po kliknięciu na kotka on zostawi swój ślad, a tym śladem będzie właśnie klon. I w ten sposób można sobie klikać, generując jakiś wzór na tej macie. Fajną zabawą też jest po prostu pozwolić im, żeby wyklikali jakiś wzór, który ma coś tam przypominać. No dobra, no to spróbujmy wygenerować. Pierwsze, co musimy mojego kota pomniejszyć, spróbujmy to za pomocą strzałek. Czyli wchodzimy na górę, mamy strzałki pomniejszające i teraz klikam na kota tyle razy, żeby mój kot zmieścił się w kratkach. Mniej więcej. No, popatrzcie. On w obojętnie jakiej kratce ma się Wam zmieścić. To nie ma znaczenia. Od tej może zaczynać. Dobra, jeżeli mamy tego kota, no to zaczynamy generować. W zdarzeniu, kiedy zielona flaga i teraz musimy robić, kotwicę, dobrze jest zrobić. Czyli wchodzimy w ruch i wybieramy kotwicę. Wy oczywiście możecie mieć inne parametry, popatrzcie jak mi się udało, 14-14. Ok, teraz chciałabym, żeby mój kot zawsze podczas działania projektu, czyli wchodzę w kontrolę i wybieram zawsze, zawsze przesuwał się i teraz sprawdzimy, o ile on się musi przesunąć między kratkami. Wejdźmy w ruch i teraz popatrzcie. Mam klocek przesuń o 10 kroków. Na razie go nigdzie nie dopinam. Uruchomię go. Zobaczcie, że 10 to jest mało, że mój kot nie przeszedł z kratki do kratki. Ja mogę oszacować, że on teraz zrobił mniej więcej 1/3. Z dzieciakami możecie to zrobić metodą prób i błędów. Albo od razu im powiedzieć, że przejście między jedną kratką a drugą, skoro to będzie 1/3, to myślę, że to będzie 30. Co robię? Wracam kota na kratkę, wpisuję 30 i klikam. Ok, idealnie. Czyli już warto zapamiętać, że jeżeli wybierzecie to tło, to będzie to poruszanie się o 30 kroków. No i mogę to wrzucić już do projektu zawsze. Przy czym na razie to poruszanie będzie tylko w prawą stronę, a mnie zależy, żeby mój kot poruszał się w różnych kierunkach. Znaczy w różnych kierunkach. No, może nie do końca tak, bo jakie kierunki ja tu będę miała? Będzie tak jak na macie. Czyli góra-dół, lewo-prawo, czyli 4 kierunki. Jak to możemy zrobić? Możemy to zrobić na przykład w taki sposób. Popatrzcie, teraz będzie coś nowego, ale to o to chodzi, żeby generować nowe rzeczy, przy okazji się uczymy. W naszych kategoriach mamy jeszcze taką kategorię, która się nazywa dane.
Dane, czyli miejsce, w którym można przechowywać jakieś skarby. Można je tam wkładać, potem je można stamtąd wyciągać. I w tych danych zrobię listę. Taką listę jak na zakup. Klikamy, utwórz listę. Tylko w tej liście zapiszemy sobie, w jakich kierunkach mój kot może się poruszać. I teraz prosi mnie o nazwanie tej listy. No, to nazwijmy sobie kierunki. Kierunki. Klikam OK. Teraz zobaczcie, co się dzieje. No i popatrzcie, ja tą listę mogę poruszać nią. Ja ją zaraz usunę stąd. Na razie tylko chciałabym do tej mojej listy, nazwijmy ją listą zakupów, dołożyć cztery pozycje. Jakie? Już Wam mówię. Wejdźmy w ruch. I tu jest nasz ustaw kierunek na. Rozwijam czarną strzałkę i teraz popatrzcie. Jeżeli ja chcę iść do góry, to muszę powiedzieć kierunek 0. Jeżeli chcę iść w prawo, to kierunek 90. W lewo minus 90 i w dół 180. I to są dokładnie te wartości, które teraz muszę dopisać do listy. A jak to się robi? No wejdźmy jeszcze raz w dane. I teraz zobaczcie, przed chwilą tu niczego nie było, ale jak stworzyliśmy moją listę, to pojawiły się dodatkowe opcje. I mamy tutaj pierwszą opcję, widzicie? O, dodaj thing, czyli rzecz, do kierunek. Kierunki. Kierunki to nazwa mojej listy zakupów. I teraz co my robimy? Klikam i wpisuję sobie 0. Teraz, żeby dodać do listy, wystarczy kliknąć na ten... Zobaczcie, że na liście pojawiła się pozycja numer 1, 0. Dziewczyny, nadążacie? Jest OK? Dobra. 0. Teraz co będzie? 90. I znowu klikam. Jest. Teraz będzie dół, czyli 180. I jeszcze lewy kierunek, czyli minus 90. Dobrze. Moja lista, popatrzcie, ma cztery kierunki. Ten bloczek już nie będzie potrzebny, czyli go wyrzucam na środek. Nie jest mi już potrzebny. Natomiast na jaki kierunek ja muszę ustawić mojego kota? Powiedziałam, że w założeniu to będzie taka zabawa, że mój kot będzie chodził tam, gdzie chciał. Jak to z reguły u kotów bywa. Więc z tej listy tutaj, słuchajcie, wybieram sobie tutaj taki bloczek, popatrzcie, w tym miejscu, element 1 z kierunku. Widzicie? Element 1 z kierunku. I teraz jak rozwinę sobie element 1, to tutaj mam element losowa, czyli losowy element z tej listy, czyli losuje mi którąś pozycję z tej listy i ten element muszę wrzucić do mojego kierunku. Trzymam je jeszcze na spokojnie, żebyście zobaczyli, gdzie ja wrzucam ten element, czyli ustawię sobie w losowy sposób kierunek. Ja nie będę mogła przewidzieć, w którym kierunku mój kot pójdzie. I teraz ten kierunek ważne jest, żeby umiejscowić przed słowem przesuń o 30. Przed. Bo najpierw musi być kierunek, a potem dopiero przesuwamy się w danym miejscu. No dobrze, prawie będzie OK, ale jeszcze pytanie, co się stanie, jak dotrze do krawędzi naszej sceny? I tu jest bardzo ważna rzecz, żeby mój kot nie schował się za sną i tam nie został, to muszę jeszcze w ruchu, wykorzystać bloczek, który się znajduje na dole praktycznie. Jeżeli na brzegu, odbij się.
Jeżeli na brzegu, odbij się. I to, uwaga, to też jest ważne, w której kolejności. Żeby mi nie uciekł, dajcie to jako pierwszy. Czyli on najpierw sprawdzi, czy jest na brzegu. Jeżeli jest na brzegu, to się odbije. Dopiero potem ustawi sobie kierunek i pójdzie w tym kierunku. Czy tyle macie, dziewczyny? Zaraz przetestujemy, ale zanim to zrobimy, to ja ukryję moją listę. Super. Wejdźcie w dane. I tutaj popatrzcie, jest zaptaszkowane słowo kierunek. Tu jest zaptaszkowane. Odklikajcie to. Jest puste, nie ma kierunku. Zaptaszkuję, widzę listę. Odklikam, nie widzę. I w ten sposób można pokazywać i ukrywać. Ja jej nie usunęłam. Ja ją tylko ukryłam. Ona jest niewidoczna, ale dalej jest. No dobra, no to uruchamiam zieloną flagę i sprawdźmy. O, masakra, jak mój kot chodzi szybko. On chodzi dobrze, zobaczcie, on chodzi po kratkach, ale on tak zasuwa, że ja w ogóle nie widzę, co on robi. Zatrzymujemy się. I teraz brakuje nam tu jednego bloczka. Kto wie, jakiego? On jest za szybki, ja go muszę spowolnić. Jakim bloczkiem go można spowolnić? Kto ma pomysł? Okej, to uwaga, wchodzimy w kontrolę. Stoper to jest coś innego, Aniu. Stoper to jest czasomierz, który liczy cały czas, a w momencie kliknięcia zielonej flagi zeruje się i liczy znowu od początku. To jest jakby... Słuchajcie, najprostszym rozwiązaniem na spowolnienie jest wejście w kontrolę i tam macie bloczek, uwaga, czekaj. Czyli jeżeli mój kot przesunie się o te 30 kroków, to chciałabym, żeby poczekał dosłownie sekundę, zanim zrobi następny. Beata, myślałaś o ruchu, a jakimś konkretnym bloczku w ruchu? Słuchajcie, jak macie jakiś pomysł, oczywiście rozwiązań zawsze jest kilka, więc jeżeli macie jakiś pomysł, możemy zweryfikować to jak najbardziej. Czekaj, dobra, no to słuchajcie, z tym czekaj i włożę sobie go teraz na koniec. Myślę, że sekunda będzie dobra, przetestujmy. Uruchamiam zieloną flagę. I zobaczcie, całkiem nieźle. Sekunda jest całkiem nieźle. I na razie tylko chodzi, jeszcze mi nie klonuje. A kiedy powinien mi sklonować? No, niech mi sklonuje. Chyba najprostszym rozwiązaniem tutaj będzie, że sklonuje w momencie, kiedy ja kliknę na niego, to on zostawi mi klona na swoim miejscu. Zatrzymam na razie. Wejdźmy sobie w zdarzenia. I tutaj, słuchajcie, możemy mieć rozwiązanie, kiedy duszek kliknięty. Chociaż to też zależy, jak dzieciaki robią myszką. Bo jeżeli dzieciaczki lubią przytrzymywać klawisz myszy, ja może tak pokażę. One lubią przytrzymywać klawisz myszy, a jeżeli przytrzymają za długo, to pojawi się tam wiele klonów. I one się mogą troszkę rozjechać, więc nie do końca jestem przekonana, czy może to kliknę myszką ze względu na pierwszoklasistów. Słuchajcie, to może zróbmy spacja, czyli kiedy klawisz spacja naciśnięty. Ale zostawię te dwa bloczki koło siebie, żeby dla Was to była informacja, że to jest pewna alternatywa. A my zrobimy tnięty. To będzie po prostu opcja sklonuj siebie, czyli wchodzimy w kontrolę i dopinam sklonuj siebie.
No i teraz spróbujmy za pomocą spacji wyklikać jakiś tam wzór na naszych polach. Będzie z tym trochę zabawy. Dlaczego? Dlatego, że pamiętajcie, że mój kod chodzi tam, gdzie chce. I tak naprawdę trzeba trochę poczekać na niego, żeby na przykład przyszedł mi do mojego miejsca, o którym akurat myślę. Ale ponieważ jest to losowe, to dzieciaki też się przekonają, że czasami zdarzy się, że można bardzo długo czekać, a czasami się można nie doczekać, żeby na przykład kot dotarł do pola D2. Przy okazji uczymy je, co jest ta losowość. No to się przydaje, prawda? W grach się przydaje, kiedy kostką rzucamy. Często jak wypada szóstka albo trzy razy z rzędu szóstka, to dzieciaki mówią, proszę pani, ta kostka jest popsuta. Prawda? No dobra, no spróbujmy. Uruchamiam. No i teraz muszę go wyklikać. To już sobie zrobiłam klona, zrobię sobie na przykład, spróbuję zrobić jedyneczkę. I to jest fajne, bo można przewidywać do przodu, w których polach kot powinien mi się znaleźć, żebym mogła tą jedynkę tutaj wyklikać. Idzie nie w tym kierunku, w którym ja bym chciała, no ale to jest losowość. Spróbujmy, czy mi się uda. Tu właściwie to można byłoby tego kotka przyspieszyć i zamiast sekundy dać mu pół sekundy. Przy czym pamiętajcie, że połówka, czyli 0,5, będzie pisane nie z przecinkiem, a z kropką, czyli 0,5. A czasami, popatrzcie jakie emocje, czekam aż się zbliża, po czym nagle, o jest, dobra, to mi się przyda, po czym nagle mi się w ogóle nie zbliża, a wręcz oddala. Ale no to czuję te emocje, które powinny targać dzieciakami. Jak tam u was? Czy działa wam to chodzenie, czy działa wam to stemplowanie? O, popatrzcie, dobra. Coś jest. No, może mi się uda. Jedyneczkę. Jest. Dobra, mam pewną koncepcję na tą jedyneczkę, ale muszę uważać. Jest. Dobra, zobaczcie, już prawie. Jeszcze tylko dwa pola bym chciała. Ale zabawa. No mój kot, jeszcze jedna rzecz, mój kot chodzi w czterech różnych kierunkach i czasami chodzi na głowie, prawda? Zaraz wam pokażę, co zrobić, żeby nie chodził na głowie, tylko zawsze był pionowo ustawiony. To też zależy od koncepcji, jaką macie. No chodź tu kotku, chodź, czekam na ciebie. No jest dobrze. No. O, to niedobrze. Teraz znowu się oddala. Chcę tylko jeszcze dwa miejsca mieć kliknięte. Jak na złość. Słuchajcie, jak na złość. No ale to tak jest. Losowo. Dobrze, bo może się faktycznie nie doczekam, ale już jestem bliżej niż dalej. Mam nadzieję, że już widzicie zarys mojej jedynki. Słuchajcie, jeżeli tylko wam program działa, to proszę bardzo, zapisujemy. Możecie pod nazwą klonowanie mata, może się kojarzyć, tak? Z matą do kodowania. A jeszcze chwilę poczekam, może mi się uda wygenerować jedyneczkę. Tak,
raczej przy okazji tak fajnie wygląda ta losowość, że on czasami idzie wiele kroków w jedną stronę i jest, popatrzcie, zostaje mi jeszcze tylko tam czubeczek doklikać i będę miała jedyneczkę według mojej koncepcji. No to jest fajne, naprawdę fajnie. Jest! Słuchajcie, widzicie jedyneczkę? Jedyneczka dla was. Jesteście number one. U mnie 1, 2 i 3. Super, nie? Fajna Beata jedyneczka. Dobrze, kochani. No myślę, że ten projekt też się fajnie sprawdzić. Można by go było zmodyfikować, bo ta losowość tutaj no, z jednej strony ułatwia, z drugiej strony przeszkadza i właśnie jak musimy długo czekać. Ale dzieciaki cały czas koncentrują swoją uwagę, przewidują ewentualnie, w którym miejscu może się to, może kot się spotkać, więc planują, o to jest ważne, słuchajcie, planują, w którym miejscu powinni odklikać stację. Tak, cierpliwość, dokładnie tak. Super. Dobrze, słuchajcie dziewczyny, zapisujemy ten projekt. Macie kolejny projekt, myślę, że idealny na tablicę interaktywną. I my, moje drogie, przechodzimy, myślę, że już do ostatniego projektu, bo zostaje nam, patrzę na zegarki, zostaje nam 25 minut warsztatów. Oczywiście możemy jeszcze dalej popracować, ale chciałabym zgodnie z tymi planami, o których powiedziałam na początku, trzymać się tych ram czasowych. Staram się być słowna. Natomiast spróbujemy zrobić ostatni projekt i ja Wam zapowiadałam projekt ze śnieżynką, czyli ze śniegiem, czyli mówiłam o tym schładzaniu się w dniu dzisiejszym, co nie do końca jest nam dzisiaj potrzebne, ale może się przydać i to też jest taki fajny efekt tego spadającego śniegu i spróbujemy sobie zrobić ten efekt. Dziewczyny, czy macie zapisane? Jeżeli macie zapisane, to wybieramy nowy i dajcie mi znać, czy jesteście gotowe do pracy z ostatnim projektem. Beata, super. Aniu również, fajnie. I Renatka. Okej. Dobrze, myślę, że reszta również. No to robię plik nowy. No to skoro mowa o śnieżynce, słuchajcie, to kod nam jest zupełnie tutaj niepotrzebny. No to go usuwamy za pomocą nożyczek, wycinamy. Na listwa, nożyczki. Ach, nie ma kota. No ale ponieważ śnieg, to ja potrzebuję śnieżynki. I moją śnieżynką będzie nowy duszek, czyli wybieram sobie znowu tego mojego krasnala w tym miejscu. I teraz słuchajcie, śnieżynkę znajdziemy chyba w przedmiotach. Wejdźmy sobie do przedmiotów. I tutaj mamy śnieżynkę. Jest snowflakes. Snowflakes, ładna śnieżynka. I ładujemy śnieżynę. Mega duża ta śnieżynka, więc my ją pomniejszymy. Spróbujmy na razie za pomocą strzałek. Góra strzałki. Nie wiem, zróbmy na razie tyle razy, tak żeby była widoczna dobrze, kiedy będziemy się bawić z klonowaniem. A na koniec projektu zawsze możemy to poprawić. No dobra, słuchajcie, nasza śnieżynka musi spadać z góry. A skoro musi spadać z góry, no to lecimy do góry. Popatrzcie, przesuwam śnieżynkę mniej więcej na środek, to nie ma znaczenia. Przesuńcie ją tak na górę, o widzicie, ona się prawie schowała. O to chodzi, żeby ledwo tam wystawała. Dobra, no to teraz idziemy dalej. Moja
śnieżynka ma się zacząć planować. Czyli wchodzimy w zdarzenia, kiedy zielona flaga, zakotwiczam, czyli wchodzę w ruch i wybieram sobie idź do. I znowu podkreślam, że Wasze parametry mogą być zupełnie inne niż te moje. Teraz chciałabym, żeby podczas działania programu, czyli zawsze, wchodzę w kontrolę, wybieram krokodyla zawsze i żeby zawsze się klonowała, czyli sklonuj siebie. Nie wiem, dziewczyny, ale myślę, że to już jest tak naprawdę, popatrzcie, któryś raz powtarzamy ten sam schemat, czyli jest zawsze, jest zakotwiczanie. Ja myślę, że już jak powtarzamy to po raz kolejny, to gdzieś się to w głowie układa i myślę, że czasami pewnie jesteście szybsze niż ja, czyli już wiecie, co należy tam dołożyć. Okej. Kiedy zaczynam, kiedy się sklonuję, to teraz chcę zacząć jako klon, czyli kiedy zaczynam jako klon, czyli będę już sklonowana. Beata, no, czasami, no ale to bardzo dobrze i o to chodzi właśnie. I teraz zastanówmy się chwilę. Jeżeli ja teraz uruchomię zieloną flagę, mogę ją uruchomić, to stanie mi się dokładnie to, co z tym. Popatrzcie, co się dzieje. Przesuwam śnieżynkę, a pod śnieżynką jest kolejna śnieżynka. Widzicie? One się nakładają na siebie. Ale przez to, że one się nakładają, one są niewidoczne. Więc moje śnieżynki muszą znaleźć się gdzieś tam na tym niebie na górze, ale w różnych miejscach muszą się znaleźć. Zajmuję zielona flaga, żeby moja śnieżynka wróciła na miejsce. Kiedy zaczynam jako klon, wchodzę w ruch i teraz wybieram sobie, słuchajcie, bloczek, który jest moją kotwicą i to jest ten bloczek, który mi mówi idź do itek. No i tu się mogą zacząć schody z dzieciakami, ale już wcześniej mówiłam, nie tłumaczymy, co to są współrzędne, natomiast co możecie zrobić? Na tablicy narysować krzyżyk, który będzie pokazywał układ współrzędnych i powiedzieć, że ta pozioma linia będzie się nazywała X, a ta pionowa nazywa się Y. I tylko tyle, nic więcej. No więc tak, jeżeli my mamy naszą poziomą pozycję, czyli tą na górze Y i ona, zobaczcie, ona jest w tej pierwszej pozycji śnieżynki 190, to tyle samo musi być na dole, czyli poprawiam. Wy możecie mieć znowu inaczej, inne parametry. Jeszcze raz, druga pozycja Y musi być taka sama. A co nam się będzie zmieniało? Będzie się zmieniał X. Czyli co nam się będzie zmieniało? Popatrzcie na scenę. To, że moja śnieżynka będzie raz tu, potem tu, więc ona musi jakby losować swoją pozycję. Wchodzimy w wyrażenia losuj. To jest taki kolor bardzo ładny, zielony, niebieski, taki jaskrawy niebieski. Czek. To losowanie to tak jak trochę kostka do gry. I kolejna rzecz, ja może słuchajcie, żeby to bardziej wyjaśnić, ja wam coś narysuję. Tak na szybciutko. Tłumaczyłam wam, że dzieciakom warto narysować coś, co przypomina układ współrzędnych i powiedzieć, że to jest to się nazywa X, a to coś nazywa się Y. I teraz, jeżeli ja mam tutaj postać, to ona będzie miała taki sam Y, tak, ale będzie się zmieniała wartość X. Będzie się zmieniała wartość X. I teraz to, co być może było na szkoleniu mówione, że nasza szerokość naszej sceny jest od minus 240
Tu jest punkt 00, o tym już mówiliśmy, do 240. Czyli tak naprawdę moja śnieżynka może się losować gdzieś tu w tym całym przedziale, prawda? Od minus 240 do 240. I to nas dzisiaj będzie interesowało, aczkolwiek jeszcze przy okazji warto powiedzieć, że może źle powiedziałam szerokość, długość tej kartki, a szerokość, czyli pion, będzie od minus 180 do, jak się domyślacie, 180. 180. No to jest dość ważne i to gdzieś tam trzeba powolutku przemycać dzieciakom, bo to niestety, ale to będzie się w skreczu pojawiało. No dobra, no to skoro wiemy mniej więcej już, jakie te parametry mogą być, wracam do skryptu, ja usunę te moje bazgroły, mam już śnieżynkę tylko. Więc uwaga, mamy losować liczbę od minus 240 do 240. Teraz co musi się losować? Uwaga, żeby nie popełnić błędu. X. Popatrzcie, muszę wrzucić do X-a. X. Wrzucam, podpinam. I robię pierwszy test. Zobaczcie, co się dzieje. Moje śnieżynki faktycznie znajdują się w różnych miejscach. To są klony. Oczywiście im dłużej to trwa, tym robi się taki niebieski pasek. One za chwilę będą spadać w dół. Ale zanim spadną, to musiały się zrobić w odpowiedniej pozycji. Dajcie mi znać, proszę, czy to klonowanie i pokazywanie się tych śnieżynek tam na górze zadziałało. Czy macie taki efekt jak u mnie? Wyszło, super, dobra. Zatrzymuję i idziemy dalej. Skoro już śnieżynki się pojawiły, to teraz pora je wygenerować, żeby one zaczęły spadać. Czyli teraz tak, co będzie nam spadało? Spadać będą klony. I to cały czas, czyli wchodzę w kontrolę, wybieram bloczek zawsze i dopinam tu do klonów. Czyli wtedy, kiedy klon ma wylosować swoją pozycję i teraz powinien cały czas spadać w dół. A jak ma spadać? Wchodzę w ruch. I skoro wiemy, że nasza pionowa linia nazywa się Y, to po tym Y powinniśmy spadać w dół. Dlatego wybieram sobie, zmień YO. Uwaga, nie pomylić, ustaw, a zmień. Zmień YO. I tu z reguły tłumaczę dzieciakom, że to jest trochę jak z temperaturą. I ze wskaźnikiem na termometrach. No teraz rzadziej dzieciaki widzą takie typowe termometry za oknem, ale o dziwo, jeszcze naprawdę sporo ma. I tłumaczę, że jak jest zimno, to temperatura spada na minus. Jest minus 10, minus 20, więc skoro spadamy w dół, to musi być minus. No i możemy dać na razie minus 10. Jeżeli będzie za szybko, to poprawimy. I wrzucam to w bloczek zawsze. No to pierwszy test. Uwaga, uruchamiamy. O matko, śnieżyca. Zatrzymuję. Zdecydowanie za szybko spada temperatura, więc poprawiam sobie na minus 3. Przetestujmy. Wydaje mi się, że teraz naprawdę fajnie spadają, jeśli chodzi o prędkość. Zatrzymam. Tylko, że ich za dużo naraz spada. I to już też gdzieś tam pojawiło, że żeby te gwiazdki pokazywały się troszkę wolniej, to musimy je spowolnić. A skoro mówimy o spowalnianiu, to wchodzimy w kontrolę i tu mamy bloczek czekaj. Tylko uwaga, spowalniamy nie same klony,
tylko najłatwiej jest będzie spowolnić klonowanie się po prostu, bo jak spowolnimy klony, to będzie trochę taki efekt, że pojawi się klon i on dopiero będzie czekał, aż zacznie spadać. To taka zawieszona gwiazdka w powietrzu. Więc podsklonuj siebie, robimy czekaj. Sekunda za dużo, dajmy pół. Czyli 0, kropka, pamiętajcie o kropce, kropka 5. Uruchamiam. I zaczyna się powoli zaczyna pruszyć śnieżek. Myślę, że to jest taki zadowalający efekt. Okej, zatrzymuję. No, ale to nie wszystko. Popatrzcie, co się dzieje. Bardzo dziwny efekt, kiedy tą śnieżynkę, tą na górze tutaj widać. To jest ten nasz oryginał. Dobrze byłoby, żeby on był niewidoczny. Zatrzymam. Wejdźmy sobie w wygląd. I w wyglądzie, słuchajcie, macie tutaj takie małe dwa bloczki. Pokaż i ukryj. Wybieram ukryj i mam ukryć oryginał. A oryginał jest przy zielonej fladze, czyli w tym miejscu. Tylko nie w zawsze. Przed. I teraz popatrzcie, uruchamiam zieloną flagę i teraz w ogóle nic nie pada. Jak myślicie, dlaczego ukryłam oryginał? Nie widzę w ogóle klonów. Ma ktoś pomysł? Mogę Wam podpowiedzieć, że te dwa bloczki, ukryj i pokaż, zawsze występują w parze. Czyli jeżeli używamy jeden, to musimy gdzieś użyć drugi. Pytanie gdzie? Ma ktoś pomysł, gdzie położyć pokaż? W którym miejscu robimy pokaż? Podsklonuj, jasne. Podsklonuj? Nie, bo to będzie też oryginał mi pokazywał się. Słuchajcie, ten bloczek, cały właściwie bloczek, dotyczy oryginału. A tu to jest sklonowanie, czyli klony. I teraz, kiedy ukryjemy oryginał, to musimy pokazać klony. Musimy wymusić, że te klony się pokażą. Czyli zobaczcie, kiedy zaczynam jako klon, muszę się pokazać w tym miejscu. Widzicie? Hop. O, i popatrzcie, już zaczyna działać, a nie widać mojego oryginału. Czyli teraz jest taki efekt spadania faktycznie tych płatków z nieba, tak? Działa, dziewczyny? Beata, a jak dałaś to pod sklonu, zadziałało? A ja też przetestuję. Ok, jest pokazane, ale widać klony i widać również cały czas oryginał. Cały czas oryginał, a ja nie chcę tego oryginału, żeby o to mi chodziło. Bo to jest taka gwiazda zawieszona w powietrzu. Czyli to pokaż tu, pod sklon, pod kiedy zaczynam jako klon. Mhm. Dobra, i teraz powinno fajnie wyglądać. Czy macie tak? Taki sobie założyłam plan, słuchajcie, że tego oryginału nie widać, bo on wtedy nie robi wrażenia zawieszonej gwiazdy w powietrzu. Zatrzymam, chociaż nie, jeszcze raz. Zobaczcie jeszcze taką rzecz, że moje śnieżynki jak padają, to one zatrzymują się na dole. Teoretycznie dobrze, bo jak śnieg pada, to on zatrzymuje się na dole, prawda? I może zostać. Chociaż możemy zrobić tak, żeby usunął się na dole, jak chcecie. Zostaje czy usuwamy go? No, on wygląda dość naturalnie, jakby śnieg napadał. Pytanie, zostaje śnieg na dole, czy go usuwamy? Usuwamy. Dobra, Beata, byłaś pierwsza, to proszę bardzo. Żeby usunąć śnieg na dole, a na dole jest klon, to będziemy musieli zidentyfikować dokładnie ten bloczek z klonem, który ruszam. Czyli wchodzimy w kontrolę, wybieramy sobie jeżeli... I najprostszym będzie rozwiązaniem wejść w czujniki, ten jasny niebieski kolor. I ten bloczek już dzisiaj wykorzystywaliśmy. To jest pierwszy bloczek,
który w swoich opcjach ma dotykanie krawędzi. I teraz, jeżeli dotykam krawędzi, to w kontroli usuń tego klona. No i teraz pora, żeby to wrzucić pod zawsze, do zawsze, bo cały czas, słuchajcie, cały czas, kiedy śnieg będzie padał, on musi diagnozować, ten program musi nam diagnozować, czy klon dotyka krawędzi na dole. Sprawdźmy, czy będzie usuwał. No, co jest? Nie padasz mi? Coś tutaj jest nie tak. Zatrzymuję kilka razy. Czekajcie, coś mi się tutaj zawiesiło. Zaraz weryfikujemy. Teraz pada. Oj, nie będzie działał krawędź. Już wiem, o co chodzi, dziewczyny. Słuchajcie, moje klony pojawiają się na górze. A skoro się pojawiają na górze, to niestety, ale od razu wiedzą, że dotykają krawędzi, tylko że górnej. A jak dotykają krawędzi górnej, to wtedy od razu znikają. Ale jest na to sposób. Może zróbmy tak. Żeby nie od razu wiedziały, że to jest krawędź górna, to wymuszmy im czekanie. Czyli jeżeli dotykają krawędzi, poczekajcie, zobaczymy, czy to zadziała, a jak nie, to spróbujemy. No nie, nie, nie. Musimy to trochę inaczej zmodyfikować. Słuchajcie, zmieniamy to jednak. To nie będzie takie proste dotyka krawędzi. To zróbmy w takim razie taką sztuczkę. Zrobimy, słuchajcie, coś, co będzie ziemią na dole. Dorysujemy sobie ziemię na dole. I wymusimy dotykanie tej ziemi, dobrze? Słuchajcie, zróbmy szybciutko nowego duszka, ale popatrzcie, gdzie jestem. Pędzelek. Tutaj pędzelek, dobrze? Klikam, wybieram prostokąt. Skoro ziemia niech będzie taka jakaś granatowa, ciemna. Przypominam, że prostokąt z wypełnieniem. I gdzie rysujemy ten prostokąt? No na dole, czyli robimy ziemię. Wchodzimy do naszego skryptu. Już widać ziemię. Widać, że ona jest troszkę przesunięta, ale możecie ją tutaj manipulować. Widzicie? Tak delikatnie, tyle o ile, żeby było ją widać. I to jest, to się nazywa duszek 1. Niech już tak zostanie. A ja wracam do śnieżynki i teraz modyfikuję, słuchajcie, jedną prostą rzecz. Jeżeli dotyka nie krawędzi, ale teraz zobaczcie, jak dołożyłam postać o nazwie duszek 1, to mogę wybrać, że kiedy dotyka duszek 1, to usuwa klona. Już mi nie jest potrzebne, czekaj. To po prostu usunie klona. Wrzucam do zawsze i teraz powinno być dobrze. Śnieżynki spadają i jak dotkną mi ziemi, to zaczynają topnieć, bo jest ciepło i zaczynają znikać. I teraz jest dobrze. Krawędź nie zadziałała, tak jak jeszcze raz powtórzę, bo od razu na górze wykryły mi, że już dotykają krawędzi, więc zaczęły się momentalnie klonować i usuwać. I myśmy nawet tego nie zdążyły zobaczyć. Przepraszam, dziewczyny, czy działa śnieg? Dołożę jeszcze tylko jedną niespodziankę do śniegu, żeby było fajnie. Oprócz tego, że on pada, on jest ładny niebieski, to zrobimy jeszcze ostatnią rzecz, kolor. Też już dzisiaj się tym kolorem bawiliśmy. Wejdźmy w wygląd i weźmy ten bloczek zmień efekt kolor. Może być o 25. I teraz, jak myślicie, czy ja mam zmieniać kolor oryginału, czy wystarczy, że zmienię... przy czym zastanówcie się, skąd się bierze klon. Co to jest klon? Klon to tak naprawdę jest stempel. Czy
czyli odzwierciedlenie oryginału. Jeżeli oryginał jest czerwony, to klon będzie czerwony. Jak oryginał jest zielony, to klon będzie zielony. Więc jak myślicie, gdzie zmieniamy efekt? Oryginał czy klon? Ostatnie pytanie dzisiaj, dziewczyny. Klon? No to dobra, słuchajcie, wrzucamy do klona i testujemy. Zmień efekt o 25, kiedy zaczynam jako klon. To dam na początek tutaj. Uruchamiamy i lecimy. I zobaczcie. I są jakby trochę ciemniejsze, prawda? Uruchamiam jeszcze raz. Jest ten sam kolor. Co się zadziało? Mój oryginał jest taki ładny tutaj, zobaczcie, tu go widać, jest taki ładny turkusowy. I teraz każdy jeden klon, każdy jeden, zmienia się o 25 i one są wszystkie w tych samych kolorach. Taki ciemny niebieski wyszedł nam. Żebyście zobaczyli jeszcze różnicę, to dajcie na przykład zmieniam o 70, to będzie większa różnica kolorów. O i teraz zobaczcie, z takiego turkusowego, jak zmienię kolor o 70, to one się robią takie fioletowe. No i to jest ok, jak najbardziej, śnieg jednego koloru. Ale teraz, słuchajcie, chciałabym jednak mieć ten śnieg trochę jak taka barwa tęczy, czyli wszystkie kolory świata. Więc Beata, podpowiadasz teraz, że weźmy go do oryginału. No to odpinam. Wyciągam go i teraz ładuję go do oryginału. I w którym miejscu? No ja chcę, żeby klonował się z różnych kolorów, czyli musi być w bloczku zawsze. Może być jako pierwszy. Może być po sklonu, jasne. Beata, po sklonu również zadziała. Jak najbardziej będzie ok. Byleby znalazło się tutaj w bloczku zawsze. Jakby umiejscowienie tej zmiany koloru nie ma tutaj znaczenia w kolejności. No to sprawdźmy, czy będziemy mieć teraz tęczowy śnieg. No mamy, popatrzcie, jak przyjemnie się zrobiło i nawet nie tak zimno. Okej, słuchajcie, i na zakończenie naszych warsztatów, jest ładnie 16:30, i ja się jeszcze pokażę na koniec, bo to tak może dobrze się pokazać na koniec, mam nadzieję, że to mi zadziała, chociaż... Słuchajcie, mieszać w tym momencie, żeby was nie wyrzuciło teraz, dlatego nie będę tam klikać... Ważne, że mnie słychać i ważne, że widzę krecza. Pytanie, czy macie ten kolorowy śnieg? Dajcie mi znać, czy macie kolorowy śnieg. Dziewczyny, dajcie znać, czy macie kolorowy śnieg. Jeżeli wszystko zadziałało z tym śniegiem tak, jak powinno, Renata potwierdza, dziękuję, to bardzo proszę zapisujemy plik, pobierz na swój komputer, możemy to nazwać klon śnieg. O, a propos śnieg, no to jest jeden z tych wyrazów, który przydałby nam się do zabawy w słuchanie 3D, prawda? Śnieg. Różnie dzieciaki mogą... Brak głosu. Już resetuję. Halo, halo. Halo, halo. Halo, halo. Czy mnie słyszycie? Halo, czy mnie słychać? Halo, halo. Super. Okej, słychać, fajnie. Dziewczyny, zapisujemy śnieg. Czy macie zapisany,
czy wam wszystko działa? Z tym śniegiem teraz pytanie. Okej, widzę, że już niecierpliwie się ze mną żegnacie. Więc tak, jeżeli mnie słychać, szkoda, że mnie nie widać, bo jakoś tak... No, nie wiem, ja zawsze bardzo dużo gestykuluję, jak mówię, więc na pewno byście się ubawiły tutaj nieźle. Słuchajcie, kończymy część warsztatową, za którą wam bardzo serdecznie dziękuję, a w szczególności za to, że jesteście tak aktywne. I to, że takie jesteście na tych warsztatach, to bardzo mi ułatwiło pracę. Właściwie oprócz tych problemów troszkę technicznych, które powodowały, że coś się zacinało nam, głos się zawieszał, tak naprawdę współpraca była bardzo owocna i jestem bardzo usatysfakcjonowana. Bardzo, ale to bardzo miło i sympatycznie mi się z wami pracowało. Dziękuję raz jeszcze za to, że naprawdę byłyście tu nie tylko fizycznie, ale byłyście całym sobą. Cieszę się, że wytrzymałyście do końca. Życzę wam również udanych i wspaniałych wakacji. Odpoczywajcie, żeby wam te wakacje się dłużyły, jak tylko mogą. Jednocześnie słuchajcie, nie zapominajcie, że ja nadal tu jestem. Jeżeli ktoś czegoś nie zapisał, albo coś mogłabym powtórzyć, a może ktoś wpadł właśnie do głowy pomysł, żeby coś zrobić, to mówcie, piszcie. Dokładnie, Beata. Miejmy wrażenie, że trwają dokładnie tyle, ile cały rok szkolny. Dziękuję również, Beata. Beata 1, tak? Mam Beatę, Beatę 1 i chyba była Beata 2. Maria, super. A czy teraz mnie słyszysz, Maria? I pytanie, czy udało ci się zrobić wszystkie nasze projekty? Bo jeżeli nie, to ja mogę podesłać link do gotowego projektu, który robiliśmy tutaj, bo one mi się zapisywały na moim koncie. Jeżeli coś mogę takiego podesłać, pomóc, to piszcie. Jeżeli macie pytania, piszcie. Jestem po prostu dla was jeszcze, cały czas. Słuchajcie, jeżeli chcecie projekty, to możemy zrobić tak. Ja na przykład mogę wam tutaj link. Popatrzcie. Nazwę to śnieg. Dobra. I teraz słuchajcie, podsyłam wam tutaj link, wkopiuję. To jest link, jeżeli klikniecie ten adres, trzeba go skopiować i kliknąć sobie w przeglądarkę, otworzy wam się projekt ze śniegiem. Dokładnie to, co przed chwilą zrobiliśmy. To jest śnieg. Mogę wam w ten sposób podesłać, jeżeli coś uciekło, inne projekty, które dzisiaj robiliśmy. Na przykład podeślę wam mapę. Jak klikniecie ten link, to wystarczy zrobić to, co robiliśmy dzisiaj, czyli plik pobierz na swój komputer. I w ten sposób mieć wszystko. Teraz mata. Co my tutaj jeszcze dzisiaj miałyśmy? O, zabawa z literami. Słuchajcie, każdy projekt w Scratchu ma w tym swoim adresie odpowiedni numer. I po tym numerze można go właśnie edytować. To są literki PDBT. Dobra, co jeszcze mogę wam tutaj dać? O, grafikę.
I już mam teraz grafika. No dobrze, no to chyba wszystkie. Dziewczyny, czy jeszcze coś, to wołajcie. Wołajcie chętnie udostępnie, ale to chyba nasze gotowe projekty. Dziewczyny, dajcie znać, jeżeli coś trzeba jeszcze udostępnić, jestem do dyspozycji, powinnyście mnie słyszeć. Widzę, że mój mikrofon działa jak najbardziej. Nie uruchamiam mikrofonu, chyba spróbuję, teraz widzę dobre połączenie. Okej, jestem na chwilę widoczna. Miło mi na koniec się z Wami zobaczyć, przynajmniej online. Maria, no niestety czasami tak bywa. Są warsztaty, kiedy naprawdę idealnie wszystko przebiega, a są warsztaty, tak jak dzisiejsze sytuacje. Trudno mi zwalić winę no, na pogodę, ale wydaje mi się, że to jedyne realne wytłumaczenie. Ewentualnie chyba mój system być może wymaga przeinstalowania. Natomiast Maria, przesłałam wszystkie linki projektów gotowych, które mamy zrobione i to są gotowce, które możesz wykorzystywać na lekcji. Myślę, że się przydadzą. I dziękuję również za słowa, że warsztaty okazały się dla Was ciekawe. Mam nadzieję, że będą przydatne do pracy w przyszłym roku. Dziękuję i wzajemnie. Wszystkiego dobrego. Serducho jeszcze dla Was. Czekajcie jeszcze. I jeszcze serducho dla Was ode mnie. No, to nie jest takie proste rysować myszką. Czasami się dziwię, że dzieciaki czegoś w pęcie nie potrafią narysować, ale sama mam z tym problem. Dziękuję raz jeszcze.